Siemano, z tej strony Czarek, a naszego podcastu możecie słuchać również na Spotify i na Apple Podcast. No, zapraszam do słuchania, no, to ja Czarek. Chcesz, by twa wyobraźnia mogła cię oszukać? Znać P to sztuka, wystarczy P posłuchać. Przeczytać jeden wywiad, porozmawiać prywatnie. P nie chce się zwierzać, a to kurde nieładnie. P nie robi uczciwie, P bankowo nadal kradnie. Nieważne, że robota jest trudna, nie ogarnę tego wszystkiego naraz. Nie wyrobię się zaraz. W niekorzystnym świetle stawiać chcą poryte dekle. Żal ci dupę ściska, tylko na tym znasz się biegle. Wbijać szpile, głodne wilki, chcą pożreć Ochuckiego. Weź, odpierdziel się od niego, a nie będzie boju tego. Co cię boli? Czy aż tak cię to boli? Że Rychu Peja ma szansę dziś uczciwie zarobić? Przyjemne z pożytecznym. Pasja życiowa rap. Ja za ciebie nic nie zrobię, a ty dziobem klap, klap. Nie robię, pierdzielony, zawistny Polaku. Zacznij zmieniać swoje życie. Nie pisz do mnie teraz. No dość. Nie teraz! Pardon, widzowie. Witamy w nowych widzów. Wyjątkowo szybko. Nie robię, pierdzielony, zawistny Polaku. Zacznij zmieniać swoje życie, jak nie chcesz żreć ochłapów. Zrób coś, słyszysz? Zacznij żyć własnym życiem. Klepnij jeszcze raz. Usłyszysz o tym na klapnij jeszcze raz. Usłyszysz o tym na płycie. Hej, ty, wy, oni, co was boli? Co was kurde boli? Co cię suma boli? Aż tak cię to boli? Że Rychu Peja ma okazję się teraz wypowiedzieć o twoim serialu, że powycinałeś do dupy jego wypowiedź. Witam was w nowym odcinku. Nie wiem, podcast 114? 114. 114. Tak. I o mój Boże, dawno nie byłem tak szczęśliwy zaczynając odcinek. Po mojej lewicy, ha, lewak, wyjątkowo Piotrek Parking. No czemu ja? Bo ty nie jesteś po lewej, teraz ty jesteś. Ha, lewak. Ha, lewak. Piotrek Parking, Parking. No to ja, Piotrek Parking. A wyjątkowo po mojej prawicy, ha, prawak. O nie. Czarek Butkiewicz. Nie wiem, co gorsze. Dzień dobry, witam was. Nie wiem, co gorsze, czy ha lewak, czy ha prawak. Ej, ale wiesz co? Ja widziałem taki wiem, co post. Jest gorsze. Ha, cały ten rap. A ja jestem Szymon Hołownia, porozumienie Zbychu Kozak 97 Skowroński. Ej, Zbychu, słuchaj, jakby... Ja widziałem ostatnio taki post, nie wiem, czy to było na jakiejś grupce na Facebooku, ale gościu. Czyli jeżeli wspieracie LGBT, to znaczy, że są tylko dwie płcie, bo tam jest B, czyli B. O. Właśnie dlatego powstało Pan i Omni. Przewidzieli. Omniman? Invincible? Właśnie dlatego to wykombinowali. Powstała Patelnia i Omniman. Niesamowite. Coraz lepsze są te. Ale jak można pisać do mnie o 11? Przecież ja o tej godzinie śpię. Nie śpisz, bo... Nie śpisz, nagrywasz podcast. No tak, dokładnie. Ale to jest sytuacja wyjątkowa, okej? Okay? Więc nawet jeżeli o tej godzinie jestem na nogach, to ja śpię. Domyślnie, okay. Rozumiesz? Nie. Powtórz. No, że na co dzień śpię. A nawet jak nie śpię, to znaczy, że wolałbym spać. Jeszcze raz. Normalnie o tej godzinie śpię, więc nawet jak nie śpię, to znaczy, że coś robię. Czyli nie ma sensu do mnie pisać o tej godzinie. A co Zbychu jeszcze nie ma sensu? Cały ten rap nie ma sensu. Wysyłanie przykurzonych stóp nie ma sensu. No mordo, z czym do ludzi? Na to poczekaj. To powinna być wypowiedź właśnie w cały ten rap, że Malik przychodzi. Ja do niej piszę wtedy. Mordo z czym do ludzi. Mordo z czym do ludzi. Chociaż stopy umyj. Stopy mordo, co ty? Suma, chociaż brudne stopy umyj. Przykurzone stopy wysyłasz ciepa temu. Nie no, we. Mordo no.
Wyobraź sobie, że w tym pierwszym odcinku gadają o tych latach 90. i nagle Malik: no, ja piszę do niej, we, kurde, mordo. Z czym do ludzi, bo się chodzi o stopy ubyło. Ej, ale ja bym sobie w sobie to wyobraził, mógł sobie to wyobrazić, jeśli chodzi o Malika. Składniowo? Jest ten pierwszy... Nie, tak siedzi Suma, rozmawia z Malikiem i on tak, wiesz, zadaje mu pytanie, on: mordo, z czym do ludzi, nie? I tylko to odpowiada. Przez cały wywiad tylko to odpowiada, wywiad trwa 3 godziny, przez to odcinek trwa 40 minut, z czego 30 to jest, no, mordo, z czym do ludzi, i to i cały odcinek miałby więcej sensu niż faktycznie miał. No, składniowo to jest na takim poziomie, że i tak ta wypowiedź Malika by nie zaszkodziła. Do czego odnosi się ta recytacja? Już wam, drodzy widzowie, wyciągam, bo to jest zapisane na moim telefoniku. Powinienem sobie w sumie na tapetę ustawić, zdecydowanie. Bardzo mi się spodobało. Cyk, pyk, wyświetl i mamy to. A więc tak. Rychu Peja skomentował cały ten rap, gdzie, podkreślamy, on wystąpił w jednym odcinku. Skomentował w sposób takowy: 35 lat w kulturze, ponad 30 na scenie, pewnie z 3 godziny rozmowy na potrzeby tego dokumentu. Finalnie wychodzą 3 minuty w 3 odcinkach. Wychodzi na to, że do rapu wniosłem kult przemocy i kradzież własności intelektualnej. Niby przywykłem do marginalizacji mojej postaci, ale żeby w tak niby dużej rzeczy, beka, było jednak odmówić. Hashtag Depeche Mode. Depeche Mode. Wiesz, co jest najlepsze? Że myśmy z MJ i z szwagrem oglądali cały ten rap, odcinek pierwszy. Więcej nie daliśmy rady, nie chcieliśmy. Ja też już przysypiałem na pierwszym odcinku. Później, jak sam próbowałem oglądać więcej, to dosłownie zasypiałem, bo nie miałem z kim marudzić. No to, jakie to jest beznadziejne. Zaraz wam wytłumaczę od jakiej strony, bo na pewno Zbychu będzie na to narzekać z innej strony, bo się zna. Ja będę od zupełnie innej strony, na której ja się z kolei znam. No, tak. Ale chodziło mi o to, że zanim pojawiła się ta wypowiedź Pei na temat tego, jak to jest pocięte, ja tak gadałem ze Starą i mówię do niej: ty, ale tam są naprawdę zebrani ludzie, którzy raczej mają coś ciekawego do powiedzenia, nie? No. I z tego, co widziałem i czytałem też, nie zostało to ujęte na następnych również odcinkach, żeby ktokolwiek tam coś ciekawego miał do powiedzenia, może w poszczególnych przypadkach. I tak mówię do niej, że nawet te ich wypowiedzi brzmią nieraz tak, że są wycinane w kluczowym momencie, nie? I są dobierane same takie najbardziej śmieciowe fragmenty, które nic nie wnoszą. I następnego dnia pojawił się ten wpis Pei. No. No to było coś bardzo niesamowitego. Cieszy mnie bardzo, że moje domysły, że to nie było tak, że oni po prostu byli walcowani przez 15 minut i potem jakoś to pocięli. Że moje domysły, czy moje... Nieważne. Chodzi mi w każdym razie o to, że ja właśnie też tak siedziałem, oni na pewno mają coś ciekawego do powiedzenia, to jest niemożliwe, że oni, to była albo wina właśnie przygotowania, że po prostu usiedli ich, nie wiem, na jakimś szkolnym apelu, liceum numer 1 w Szczyburkach Dolnych, gdzieś celebrytą: dzień dobry panie Peja, jaki ma pan zawód? No, rapuje. Podoba się panu pana praca? No, w sumie ta, a lubi pan gumę turbo rzuć? Albo teoria druga, że tak do dupy powycinali, żeby wszystko się złożyło w jedno takie lerum polerum. Ej, tam, ale o, z tą gumą turbo... wszyscy, więc musimy podkreślić. Z tą gumą turbo to akurat jest dobrze trafione, no bo trochę jest z tym serialem dokumentalnym, aż ciężko to tak nazwać, trochę z nim jest tak, że dużo tam jest właśnie takiego srania na zasadzie: kiedyś nie było Spotify'a, kiedyś było ciężej, kiedyś to w ogóle tamto, no i jeszcze by ktoś powinien wejść tam i powiedzieć: kiedyś były gumy turbo, ja lubiłem gumy turbo rzuć. I ona mi wysyła te syry, a mówię: we, co ty? Z czym do ludzi, mordo, z czym do ludzi. Ja na szczęście nie obejrzałem żadnego odcinka, ale z tego, co chłopaki już mówili, to nie wiem, czy chcę. Dobra, pierwszy uczciwie, się... nie? Uczciwie. Ja teraz powiem tak. Ja się
absolutnie nie znam na rapie. Jeśli w ogóle chodzi o muzykę, ja jestem niedzielnym słuchaczem na zasadzie. Za to każdy, jakby każda osoba, która jest koneserem muzyki, nienawidzi osób takich jak ja za ten statement, ale ja po prostu słucham to, co mi akurat wpadnie w ucho. Ludzie tego nienawidzą, jak uwielbiają słuchać muzyki i się nią interesują. Ale tak jest. I ja wychodziłem z założenia, podchodząc do tego dokumentu, że ej, jest to serial dokumentalny, zebrali tam naprawdę konkretną ekipę, może się czegoś dowiem. Obejrzałem pierwszy odcinek i on jest tak chaotycznie poprowadzony, tak chaotycznie zmontowany, że ja nic nie zrozumiałem. Ja siedziałem i zastanawiałem się, co ja właściwie oglądam. Nie no, bloki. Dowiedziałeś się wielu rzeczy, że kiedyś to była komuna, ale komuna upadła i potem ludzie sobie jeździli na deskach. No to tak, tego się dowiedziałem właśnie z pierwszego odcinka, nie? To jest prawda. Podoba, że rap się wziął jeszcze od skate'ów. No, jeszcze podoba mi się, jak ten build-up jest naprawdę długo. I oni to ciągną i ciągną i mówią: przemiany przemysłowe w Polsce, PGR-y upadają, ludzie nie mają co robić. Tak jest ten build-up i potem zaczyna się wątek tych raperów i to jest tak: no to w Poznaniu był Peja, w Katowicach był Magik, no, siema. Ale stary, nawet te build-upy są robione tak strasznie chaotycznie, że stary, bo to trochę wygląda tak, jakby ktoś się pierwszy raz dorwał do montowania jakiegokolwiek materiału, poznał pewien cudowny zabieg, którym jest wprowadzenie, wiesz, ściemnienia i wiesz, robisz ściemnienie i na ostatnim słowie, które ma podkreślić to, co mówisz, wydźwięk tego wszystkiego, jeszcze wciskasz reverb, nie? Żeby lekkie echo na końcu się zrobiło, potem jak robi się to ściemnienie. No. Tylko że ten zabieg jest robiony co 3 minuty i to nie wybrzmiewa i robi się już nudne. Kto to robił do cholery? A już wiem, człowiek orkiestra, który zajął się montażem, scenariuszem i reżyserią. Ej Piotrek, z każdym razem jak jest to jedno słowo, które chcą, żeby wybrzmiało, jest tylko tak. Ale to najczęściej... Słyszałeś? Tak, słyszałem. To właśnie najczęściej są słowa, które nie potrzebują takiego podkreślenia. No to po prostu jest wciskane, bo nauczyłem się jednego zabiegu i teraz będę nim srać chwilę. No więc rap wziął się od skate'ów. I potem znowu w Katowicach był pewien znany raper. Magik. No i ten Suma, którego... Ja też nie wiem, czy Suma jest tam oskryptowany i jemu dali tekst do wypowiedzenia, czy on sam leci. No. Najprawdopodobniej to pierwsze. Ale Suma tam jest też tylko po to, żeby powiedzieć kilka zdań i to jest tyle. No tak. Ale bardzo dobrze, że jest, z jednego prostego powodu. Teraz czytam każdą recenzję, cały ten rap, każda recenzja wali po sumie. Że co on tam robi w ogóle, ty? Jeżeli ja czytam artykuł Nuance, w którym oni piszą o sumie w ten sposób. Czekaj, gdzie ja to miałem? Jest. No mordo, z czym do ludzi? Lepiej byłoby dać im więcej czasu kosztem sztywnej, sztucznie doklejonej do reszty narracji Adriana Sumy z kanału Rapriver. Jeszcze by zabawnie, bo przez to, jak oni podpisali go w tym dokumencie, to oni chyba faktycznie myślą, że on ma na nazwisko Suma. Narracja Adriana Sumy z kanału... No nie, on ma... Ja nie wiem, czy mi... Nie, no w sumie ma tak na koncie na TikToku, ale nie, no będę miły, nie powiem, ale nie. To jest jego ksywa od nazwiska. Aha. Ale okay. W każdym razie... Może sam chciał. No, Adriana Sumy z kanału Rapriver. Trudno zrozumieć użycie tego zabiegu. Suma brzmi jak nauczyciel czytający przepisy do szkolnej lektury. Jeszcze było... Nie jestem aż tak porąbany, że ja czytam recenzję i robię każdy screen, jak tylko leci Adrian Suma, to głupi i w ogóle śmierdzi. Nie, ale wiesz co, bo... No mordo, z tym ludzi. On też tam gada w tym całym tym dokumencie, jakby miał kija w dupie. No. Nie wiem, ciężko się go słucha. Mam teraz jeden fragment w ogóle. Jak jest ten... Są jakieś wstawki z jakimiś kolorkami, nie? Jakieś obiekty kolorowe. I teraz tak, miks stylów, mówi Suma.
jest cały czas muzyka, ortalionowa rzeczywistość, jakieś klipy takie, takie wiesz, w klimacie lat 80., nie? Znowu jakieś stokowe filmy, cały czas ta muzyka, jest, o, jest pinball, o, jest muzyka cały czas, i suma mówi, brakowało tylko jednego elementu. I to jest cała rola sumy. I dalej ktoś mówi inny, nie? Ej, ale bardzo fajnie. Ja czekałem się... cały czas na to, żeby zrobić Vine Booma, nie miałem nawet kiedy, bo to miał być build up, miałeś coś powiedzieć, a miałem dać Vine Booma i nie poszło. No to jest tak przepyszny Nothing Burger, naprawdę. To jest tak, że jeszcze to tak fajnie kontrastuje, jak wiesz, Hirek i Bogna się wypowiadają, wiesz, bardzo elokwentni, wykształceni ludzie, no nie? Tak ładnie opowiadają o tym wszystkim. I potem przychodzi suma. A potem wydarzyło się coś niesamowitego. Dokładnie, tak to wygląda. On jest tam tylko po to. Zresztą cały ten dokument się w ten sposób zaczyna. Czyli on jest takim trochę upośledzonym narratorem. Że wchodzi suma, jest kanapa, wchodzi na kanapę, siada. Patrzy w kamerę. Wszystko zaczęło się w Nowym Jorku. Są szoty na Nowy Jork. Muzyczka. Uwaga, znowu suma. W latach 70. I znowu przejście na jakieś. I teraz Nowy Jork, lata 70. I znowu Nowy Jork. Po co? Nie zastanawiam. Wszystko zaczęło się w latach 70. Nie, ja pod względem montażu, ja rozumiem zabieg, który ktoś tam chciał przeprowadzić, ale ewidentnie. Te wszystkie materiały wyglądają tak, jakby to nadal było nieskończone. Jakby tam Vine Booma brakowało, właśnie. No, wiesz co, ja potem czytałem trochę, w sensie próbowałem znaleźć cokolwiek, kto za to odpowiada, kto ma ponieść konsekwencje. Producent suma. Michał Salwa, producent wykonawczy Piotr Jasiński, producent Michał Grzywna. No. I właśnie znalazłem, że jedno nazwisko, to właśnie ten główny reżyser, to przelatuje przez trzy różne kategorie i potem wpisywałem jego nazwisko właśnie po prostu w Google, to nawet nic mi nie znajdowało. Także ja do końca nawet nie wiem, skąd oni wzięli ten team, możliwe, że tak po prostu, ja słucham rapu. Ej, stary, opowiedz mi, jak było w latach 90. z polskim rapem, więc... Ze względu na to, że rozmawiamy tutaj z osobami, które były przy tym, tak? W roli narratora Adrian Suma. CEO Spotify. Ale gdzie jest scenariusz, reżyseria, montaż? Czemu w tym intrze tego nie ma? No właśnie. Korekcja barwna? Skit, on się pod tym nie podpisuje. Ej, a może oni po prostu wzięli jakiegoś statystę, mówię, ej stary, o, poczekaj, będzie. Coś będzie na ciebie. Będzie, po karcie tytułowej, poczekaj. O. Scenariusz, reżyseria, Piotr Szubstarski. On również się zajął montażem tego. No i szukałem tego Piotra właśnie i nie mogłem nic znaleźć. A może to jest po prostu znajdę jakiś po IP. Wiesz co, powiem ci, potem nawet wpadł mi pomysł, żeby może poszukać go na jakichś grupkach facebookowych, może tam szybciej wyskoczy. Ej, ale ja serio myślę, że to może jakiś statysta to robił? Że nie mówił, ej stary, chcesz się poduczyć? Mamy i tak jakieś gówno do zrobienia. Nie ma znaczenia, jak to zrobić. Umiesz fejda? Umiesz? Zajebiście. I potem do mnie dotarło, jak właśnie googlowałem, szukałem tych ludzi, bo byłem ciekaw po prostu, czy odpowiada za to jakieś nazwisko, które jest bardziej znane niż ten koleś z YouTube'ka, co gada o rapie, z którym miałem spinkę, no nie? Czy jest tam ktoś większy, no nie? I tak szukam, nie mogę nic znaleźć. I potem mnie olśniło, bo właśnie w poprzednim odcinku przytaczałem te wypowiedzi sumy, jak ludzie zaczęli właśnie tam po kolei, że nie no, ale żeby Kłęby nie wziąć, ale żeby Tako nie wziąć, ale żeby Maty nie wziąć, tak po kolei wymieniali on. No to łatwo powiedzieć, tak kupował na Twitterku. To teraz zdałem sobie sprawę, ty, a co jeżeli ja myślę o tym naprawdę za bardzo, wiesz, racjonalnie? Co jeżeli to po prostu suma się spiknął z paroma gośćmi, randomkami, oni uznali, robimy serial, spiczyłem to do Netflixa, Netflix to przeczytał, okej. Co jeżeli było tak w sumie? To miałoby sens nawet. Jeszcze się okaże, że któryś z tych zaczarowanych nazwisk to jest Bart z Rapriver.
Wiesz co, już pomijam fakt, że typografia jest strasznie nadużywana w, tutaj, bo nie wiem, teraz mam właśnie, nie mam pojęcia, kogo teraz widzę przed sobą, ale wystarczy, że chłop na końcu zdania mówi that's it i jest napis that's it na ekranie i non-stop wpychane są jakieś napisy, które nie są potrzebne, bo to też napisy też powinny, tak samo jak te fejdy, być wykorzystywane wtedy, kiedy mają coś konkretnego podkreślić, a nie kiedy sra się nimi tak, patrz, umiem wstawić napis w programie do montażu. Dzięki, spoko. Ale to nawet, wiecie co, ta typografia, nadużywanie tej typografii to nawet nie jest największy problem. Ja chcę porozmawiać o recyklingu wszystkich tych stokowych nagrań, bloków, które no, są tragicznie recyklingowane. I teraz tak, nie wiem, czy to jest do końca, czy to jest stokowe, czy oni sami to nagrywali. Podejrzewam raczej pierwszą opcję. Ale te same ujęcia bloków, te same ujęcia ulic, te same jakiekolwiek ujęcia powtarzają się tak często, że w pierwszym odcinku niektóre ujęcia padają po 4 razy w różnych momentach. No nie mieliście, jak, nie wiem, przysiewu więcej jakichkolwiek klipów do nagrania albo do znalezienia w internecie. Ty, a może oni długiego TikToka nagrywali, im się jakoś przedłużyło. Ale nie, ja autentycznie też poza, już zostawiając sam montaż, jako osoba, która się nie zna, a chciała się na czymś poznać i się czegoś dowiedzieć, nie dowiedziała się absolutnie niczego. To tyle z podsumowania. Nie wiem, być może następne, ile to ma odcinków? Raz, 2, 3, 4, 5, za dużo, to jest 6. Odpowiedź, za dużo. 6. Może następne 5 odcinków, jak obejrzę w całości, to się czegoś dowiem. Ale opinie w internecie wskazują na to, że chyba jednak nie. Poza tym ciężko, próbowałem ten drugi odcinek oglądać, ale już na nim zasnąłem drugi raz, nie? No to ocena 5 na 10. Jestem półtora odcinka przed tobą i ci powiem, że nie łudziłbym się. Najbardziej mi się podoba, że wiesz, bo tak kminie, od momentu jak obejrzałem te pierwsze dwa, to tak kminie, dla kogo w sumie ten serial jest? Bo nowy widz, no, bez kontekstu nie dowiaduje się za dużo. Osłuchany już jakiś tam Zajawkowicz siedzi i wyciąga błędy, więc dla kogo to w sumie jest? Dla sumy. Dla sumy, żeby mógł powiedzieć, byłem narratorem w cały ten rap. A później patrzy na film Weba i patrzy 5,2 na 10. Wait, No, wait. Także no, moja teoria spiskowa jest taka, że Suma spiczował to do Netflixa, Netflix powiedział ok, po czym zdał sobie sprawę, no to da ci mi jakiś team, a ty nie masz? To jest moja mała teoria spiskowa. Call me grande, załóż mi foliowa czapeczka. Tak, Soros powiedział Sumie i teraz rób cały ten... Grande Connection, bo zrobiłem Grande Connection, wielkie połączenie. A właśnie, mój szwagier nawet powiedział, że tego Grande Connection powinien tam siedzieć. Wiesz, co mnie najbardziej rozwala? Że jak tak emocje opadły i sobie spojrzałem na to wszystko tak z dystansu, to pomyślałem... Wiesz, komu można by było to dać i na pewno odwaliłby zarąbistą robotę? Rapspace. Tak, o Boże, Rapspace. No. Tak. No jest zajebisty chłopak, naprawdę. Nie? Tylko on twarzy nie pokazuje z tego, co kojarzę. Tak, ale wiesz, jakby sama rzecz, że chłop to, co już robi na YouTubie, to jeszcze dorzuć do tego, że miałby wiedzę u źródła. Boże, jakby on mógł tam gotować, no nie? Ale nie, przyszedł ktoś, kto po prostu przez 3 godziny gadał z Peją o tym, że kiedyś to nie było i wyciął z tego 3 minuty, do widzenia, Fajrant. Ciekaw jestem. Teraz patrzę, Rap River ma prawie 50 koła, Rapspace ma prawie 40. Goni. No to wielkiego przeskoku nie ma, nie? No. Z czego no trzeba powiedzieć, że Rapspace te swoje wyświetlenia ma naprawdę przyjemne. Tak. To ostatnio jakoś tam większy napływ widzów miał, odkąd się wziął za te, nazwijmy to właśnie dokumenty, że wiesz, że ciekawa historia, ciekawy przypadek. Zaczęło się, popraw mnie jeśli się mylę, ale chyba zaczęło się właśnie od Sentino, nie? Ten jego pierwszy filmik, że ciekawa historia Sentino, czy coś ten deseń.
SBM nie przestaje się palić. Co, patrzy na... No i mam tu gaśnicę, ale się nie chce. No. Takie życie. Takie tylko życie. MJ mówiła, że ten, jakbym chciał zobaczyć coś, coś dobrego w tej tematyce, to Bigim chyba? Że tutaj... Nie, jeszcze raz, bo nie skumałem. Dokument o Bigim, jak chce się, jak chce obejrzeć w tej tematyce jakiś dobry... Tak, był jeden. Hip Hop Evolution jest bardzo fajne. No, tylko tam... wiesz o co chodzi? Ja trochę też, jakby jasne, mogę sobie o Bigim obejrzeć, mogę obejrzeć sobie Hip Hop Evolution, ale fajnie było mieć taki dokument na polskim podwórku, nie? Tak, no. Ale spoko, pocieszam cię w ten sposób, że twoich ulubionych raperów i tak w tym dokumencie nie ma, więc... Czyli? I mean, jeżeli Tedę masz gdzieś w top 5, to Tedę się ledwo załapał, a tak to Maty nie ma. W sensie poczekaj, nie ma, dzwonię do Piotrka z 2015 roku, może się wypowie na temat Tedę. Ale jak zadzwonię do Piotrka z 2014 roku, to krzyknie: dlaczego tam kurwa nie ma Cleo? Dlaczego? Kurwa! Słuchaj, modelki są, więc w sumie czemu nie ma Cleo? No, dobre pytanie. No właśnie, nie? Ej, Cleo miała tam kawałek taki prawie że rapowy z Lexi kiedyś. No. No. A mało to z Donatanem nagrywała, tam z Sitkiem były fity, no come on, man. Cicha woda, brzegi rwie, cicha woda wie. Jeszcze za kolanówki by dla Zbycha ubrała. Ja bym o tym dokumencie nie powiedział. Suma, wiesz co robić... Dobra, bo się czuję trochę wyalienowany, bo ja nie oglądałem nawet tych odcinka. Suma, wiesz co robić w drugim sezonie, żeby się zrekompensować. Daj mi jeden odcinek o Cleo i po prostu ona ma siedzieć w godzinę za kolanówkach i wiesz, przekładać nogę na nogę. Ja jestem za. A ty mówiłeś mi, że tam nie ma moich ulubionych raperów i wspomniałeś o Macie. No kiedyś był twój, nie? No, ale to kiedyś, nie? No wiem, ale ja mówię, że ogółem kiedykolwiek. No to Maty nie ma, Kłeby nie ma, Tako nie ma. I dlaczego nie ma o nich słowa? Bo wygodnie uznali, o nich nie da się powiedzieć słowa bez nich. A, no to fajnie, no okej. Okay. Słuchaj, jak nie jesteś tu, to nie istniejesz, tak? Proste. Ta. Jest Oki, ale Oki póki co to się tylko wypowiada o cudzej muzyce, także jest fajnie. Okiego to jak widziałem, to tylko leżał rozwalony na kanapie. Ja znowu mam to samo pytanie. Z butami na łóżko, naprawdę? Właśnie miałem powiedzieć, że ja już wiem, co sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś tego Okiego. Bo on w każdym szocie rozwalony na tej kanapie. Lata 90. I zbliżenie na to Syry, żeby jeszcze Piotka wkurwić. Naprawdę? Z butami na łóżko? No, co to jest? Rodzinka.pl, kurwa? Byś chociaż buty umył. A nie ciapa temu na kanapie siedzisz z butami? No mordo z tym do ludzi. No. Jak Czarek nadrobi, to więcej o tym pogadamy zdecydowanie. Ja sam jestem... Nie, no ja na nawet nie odcinku. Mam czasu na to, żeby nadrobić. Często wygląda tak, że spikamy się w jedyny mój wolny dzień i tylko jest tak: ej, ja widziałeś to, takie... Nie, ja tak jak ci pisałem, to bo słuchaj, bo to generalnie pierwszy odcinek jest najdłuższy, a najwięcej, tylko dlatego, że najwięcej jest tam japowania. Jakbym chciał ci cokolwiek pokazać z tego serialu, to ja ci po prostu taką kompilację najlepszych hitów mogę jako taką przygotować i wtedy to możesz sobie nadrobić, żeby można było się pośmiać na podcaście. Stary, wiesz kiedy możemy to obejrzeć? No. Jak się spotkamy we trójkę, będziemy po zupie. Racja. O, ale będziemy po zupie. Ale stary, to będziemy nagrywać ten chłopaków z podcastu, a ty chcesz marnować czas pomiędzy? Na cały ten rap. Nie, ale taki... Stary, taki, to dwie godziny poranek. Ci zajmie. No taki ładny kac poranek, wiesz? No, takie dwie godzinki ci to zajmie wszystko. Okay. Widzimy się trzy dni, więc co ty kurwa, myślisz, że dwóch odcinków dziennie nie obejrzymy bez przesady? Patrz, siedzimy sobie na kacu, zamówiliśmy sobie pizzerkę na rozruch i sobie oglądamy. I mówimy, co ty kurwa pierdolisz? To brzmi jak plan. No kurwa, no wymyślił. I tak pewnie zrozumie więcej niż na trzeźwo, więc... No kurwa tam... I wtedy zaczęło się od Nowego Jorku. Pauza pół minuty. Lata 70. Pauza pół minuty. Lata 70. Bez kitu.
O mój Boże. O, jeszcze tylko po przyjacielsku mogę dorzucić od siebie, że tym bardziej dupa mnie boli o to, że możliwe, że pamiętacie widzowie, któregoś dnia wrzucałem zrzutkę od Wnęka, że Wnęku myślał o podobnym projekcie, już miał dogadaną rozmowę właśnie z DJ-em 600V, który też się pojawia w tym materiale, już wypytywał ludzi, czy można by było pogadać, zbierał hajs na ten, na zrealizowanie tego projektu i wszyscy by tylko mu mówili, nie, nie, to nie przejdzie, to nikogo nie interesuje, nie, stary, co ty gadasz, kurwa, i no, dostaliśmy za to cały ten rap. I to tak dupa boli, bo Wnęku taki sam zajawkowicz jak ja, no nie? Więc my sobie, jak my oglądamy teraz te odcinki, to my piszemy ze sobą, stary, ja pierdola. Oglądasz, mówisz, przykre. Kurwa, no. Bo widzisz, bo z czym jedno, do ludzi, no. Jedno to dostać po prostu chujowy produkt, a drugie to mieć świadomość, że ty chciałeś to zrobić i wszystkie błędy, które widzisz, ty chciałeś ich omijać, no nie? To jest druga rzecz, no nie? Tak po prostu dostać, wiesz, plaska od sceny, no nie? Więc Jesus Christ, Boże Święty, w ręku trzymaj się tam, naprawdę. Ja nie chcę glejzować mojego kolegę za bardzo, ale na spokojnie mogę powiedzieć, że 20 razy lepszą robotę by odjebał, no nie? No to myślę, że tak, że tam kurwa ciężko było coś bardziej spierdolić niż to, co oni zrobili. No jeżeli osoba, która dawała napisy... Panie, ale kto robi dobrze? Jeżeli osoba, która dawała napisy, ewidentnie nie wiedziała nawet, o czym jest ten dokument, bo robi takie błędy, jak nazwę Color Shock pisze rozdzielnie, to wiesz, to jest błąd kardynalny generalnie. Jakbyś to jest, chciał powiedzieć nie, w terminach rozprawkowych, no nie? To jest tak, Jan Popieski. To tak jakbyś, wiesz, jakbyś literówkę zajebał w słowacki, no nie? Żebyś przez Z napisał. Złowacki? No. Złewacki? Bardzo złewacki robiły ten serial. Okej, okay, moving on. Dobra, ale patrz, mówisz, że bardzo zjebali ten serial, a wiesz, kto jeszcze bardzo zjebał? No, kto bardzo zjebał? Zbigniew Stonoga. Nie, Zbigniew Stonoga nie zjebał. To bo to wszystko przez Żydów. Bo ty nie rozumiesz, bo jak Żydzi widzieli SS-manów, to od razu im się do gardeł rzucali, dlatego on tak zareagował, no. A oni nie sprawdzali, co oni mieli pod mundurem, czy koszulę flanelową, czy napisane tak, jestem SS-manem. No, ale nie mieli słuchajcie, napisane tak, jestem zapisem. Bo dostaliście teraz coś bardzo mocnego bez kontekstu. Witamy nowych tak. Widzów. Fajnie by było zacząć od początku. I tego nie rozwinąć. Idziemy dalej. W każdym razie chciałbym podziękować naszym patronom bardzo. Ty, ale po rekord 33 minuty to już idziesz, nie? No więc chwilę, muszę otworzyć. Jak Wesley Snipes. Dajcie mi chwilę już. Mówię, komu będziemy dziękować. A ty, Zbychu, opowiesz o naszych... No. O naszych tierach. Więc dziękujemy Steely Willy Automobilie Tank. Fan Club rozepchanych fanek Partacza Prakinga. Chuje. A, chcę do buzi, chcę go poczuć. Jezus, dajcie mi go sztywnego Zbycha. Kasiusz, Kasia Rule 69. Sponsorem odcinka jest Przysmak Achillesa po pasucku. Nie rozumiem, po co ci mój autograf na biuście. Ten flamaster ci się zmyje, kiedy tam się spuszczę. Odpręż się, niech Parkinson zrobi swoje. Kurczak Joe. Lepiej pić gorące piwo, niż słuchać White Widow. Dobra, starczy tego. Deluxe dospermiony, wystarczy, wyłasę kuchywy. Rozepchana kozica. Tchundir. Kocham osoby pochodzenia afrykańskiego. Sylwia. Mikołajowa Cosiurka pod spódnicą chowa. Quarter X. Tomasz Andrzej Grzybowy ze ściany Zbycha. Macieja. Płaska smash. O kurwa, chłopaki, usunęło nam patronów. Wszystkich usunęło, ja pierdolę. Sebastinow 24. Rychosław. Szymona. Kar. Arbuzer. Jakubina. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo naszym patronom kochanym. To są nasi patroni z tiru deluxe dospermionego, który gwarantuje wam zarówno rozczytanie w środku odcinka, jak i przedpremierowy dostęp do produkcji, nie wiem, podcast. Kapkę taniej od tego jest pakieta z Bestium, który gwarantuje wam wstęp na naszego
Discorda, nie wiem, podcastowego, gdzie razem właśnie z tymi przezabawnymi ludźmi możecie tworzyć przezabawne community i właśnie takie fajne wiadomości wypisywać do nas w rozczytywaniu. A jeszcze niżej, jeżeli to nie jest na waszą kieszeń, ale bardzo chcielibyście nas jakokolwiek wesprzeć, to w zamian za to macie... w ramach tego macie subskrypcję Panda, która jest najtańszym tirem z dostępnych poniżej dyszki i gwarantuje wam po prostu wstęp w każdym odcinku, nie wiem, podcast, na grafice jesteście uwzględnieni. Czy jest coś jeszcze? No, drożej od tego jest tyle, ile w Berlinie na ulicy leży, ale to nie gwarantuje nic więcej poza deluxe dospermionym. To po prostu jest flex, że was tyle pieniędzy nie obchodzi, bo tyle to w Berlinie na ulicy leży. A jeszcze wyżej jest papajowa, która kosztowała 2137 zł plus VAT. Znaczy, wtedy wychodziło w miarę 2137, ale teraz VAT wyrąbało, już jest jeszcze więcej. Także w ogóle tego nie ruszajcie, nie myślcie, bo to nawet już ten mem nie działa. Ale czego się nie robi dla mema, prawda, Sylwia? Prawda, Sylwia? Dziękujemy jeszcze raz naszym patronom. Dziękujemy bardzo jeszcze raz. Tak bardzo dziękujemy. Nie, o czym ty w ogóle mówisz, człowieku? Przecież... Czekałem, o czym ty mówisz? Żeby to powiedzieć. Stonoga też czekał, żeby to powiedzieć, nie? Wiecie, że Tony Stark będzie doktorem Doomem? Przestań! Ale jaki... W którym momencie Czarek jest aż tak bardzo zdesperowany, że przyciąga Marvelowy temat? Nie, no bo chcę mema zrobić, że o tym powiedzieliśmy, powiedziałeś Żydzi i nic dalej, więcej nie powiemy przez pół odcinka i pod koniec. A, pamiętasz, co się mówiłeś o Żydach? No ja pamiętam. No a ja bym wolał jednak, żeby na początku odcinka tak się nie wydarzyło. No ale czemu nie? Co jest z tym złego? Powiedz, bo Żydzi w 45. Gadamy o tym, o cały ten rap przez 20 minut, po czym no, Żydzi. I koniec, tylko that's not further. To odcinek powinien się tym skończyć w ogóle jeszcze. Tak. Cały ten rap, Żydzi. Żydokomuna. Dobra, słuchajcie, w dużym skrócie, bo jak wy to... W dużym skrócie, koniec. Żydzi. Koniec odcinka. Good ending. W sumie patronom już podziękowaliśmy, więc możemy się zawijać. O Jezu. Słuchajcie, jak wy to oglądacie, to Żydzi rządzą światem. Ja pierdolę! Co zaczyna się na rzet, a potajemnie kontroluje Polskę. Żyto, Marian. Jak wy to oglądacie, to Żydzi jeszcze nie kontrolują świata. Jak nie? Od dawna kontrolują. Kurwa. Wyobraź sobie, że właśnie to byłby Grand Connection, cały ten rap. No, to Żydzi. Żydzi. Jak wy to oglądacie, to już kojarzycie, o co chodzi ze Stonogą, kojarzycie już, o co chodzi z Szalonym Reporterem. Szalony Reporter to się w ogóle wydarzył, jak ja na weselu byłem, jak wróciłem, to byłem bardzo zdziwiony, że jest jakiś 2-milionowy materiał Stanowskiego. Ale tak, najpierw dropnął długo zapowiadany przez Stanowskiego film na Szalonego Reportera, który go absolutnie pogrążył. Później pojawił się na Twitterze Stonogi wpis o tym, że da Lamborghini albo nową betkę na miesiąc, czy tam na tydzień, dokładnie pamiętam, nieistotne, osobie, która da brudy na Stanowskiego. I skończyło to się w ten sposób, że Stanowski te brudy otrzymał. I otrzymał nagranie z Stonoga. Siedziby Kanału Zero, ze spotkania, jak tam Stanowski... Stanowski otrzymał brudy do Kanału Zero, co? Tak, ja tak powiedziałem? Stonoga tak, otrzymał. Tak, Dobra. Kurwa. To wszystko przez Żydów. Oni mi wkładają do buzi jakiś Stonowskiego. O nie, to źle zabrzmiało, nie, pipi. Nie. No bo strasz mi o tych Żydach od całego początku, to się pogubiłem, no. Nekro na plecy odpalił. W każdym razie,
Stonoga dostał ten materiał, udostępnił go na Twitterze. Chodzi o materiał, który ma 5 minut. Na Twitterze zrobił zasięg 5 200 000 wyświetleń i wrzucał tam chyba jeszcze na YouTube'a swojego, z tego co pamiętam. Tam nie pamiętam, jaki to zasięg zrobiło. Nieistotne. I na tym materiale w siedzibie kanału Zero jest pogadanka a propos tego, jakie tematy będą poruszane w następnych programach, padają propozycje, jest cała rozmowa, dyskusja, Stanowski niezbyt miło się odnosi do tych pracowników, to jest jeden, a dwa, to wspomina, że Ziobry nie ruszamy, jak ktokolwiek z PiS-u to, że nie ruszamy, że bawimy się w fajne dziennikarstwo, ale są tematy, których nie ruszamy. Ktoś w końcu tam mówi, ale nie możemy udawać, że tego nie ma. Jasne, że możemy, wszystko możemy, kurwa. No i Twitter zapłonął. Wszystkie polskie portale plotkarskie zapłonęły. Każdy musiał się wypowiedzieć, każdy musiał pokazać, jakim to złym osobnikiem Stanowski jest i jak to wszyscy mieli rację. Nawet Szalony Reporter wstawił to i co? I co? A nie mówiłem? Na koniec jeszcze dopisując, nie zadzieraj z Szalonym Reporterem. No. Tak reporter siedzi, a nie mów. No a później stało się coś, o czym już też wszyscy wiecie. Żydy. Stanowski udostępnił materiał, w którym robi wielki reveal tego, że to był prank. I tutaj ktoś mógłby się kłócić a z tym. A nie wstawił najpierw tego wideo, gdzie po prostu stoi przy Lambo? Ale to było w tym filmie, wiesz? A, że on mówi, że jest mu przykro, że musi się odnieść do tego, co się wydarzyło, ale nie ma na to siły, odwraca się i idzie do tego Lambo. No i to Lambo jest wynajęte. Jeszcze się nie wydarzyła taka sytuacja, że Zbigniew Stonoga dostarczył to Lamborghini Stanowskiemu i po jego ostatnim oświadczeniu 8-minutowym nie spodziewam się po nim raczej, że to się wydarzy, ale do tego przejdziemy, jak będziemy omawiać cały ten materiał Stonogi. Stamtąd wzięli się ci Żydzi, których Czaro teraz męczy. I... Ja proszę. Ja bo... nie męczyłem Żydów, ja wiem, kto to... męczył Żydów. Nie, Czarek, no przestań, no! No co, gdzie skłamałem? Tomasz Gwiazd, jeżeli nas słyszysz, błagam cię, powycinaj za każdym razem, kiedy Czarek mówi Żydzi, po prostu zrób tę kompilację, nie wiem, podcast bez kontekstu. Żydzi. No. Nie mogę z tego odcinka, Jezu. Więc to, co ty mówiłeś, Czarek, z tym wchodzeniem do Lambo... Czarek! To jest wstęp do tego materiału i ktoś by mógł powiedzieć, że Stanowski próbuje się wybronić, że to jest spreparowane. Kurwa, czy może się jeden z drugim uspokoić? Ja czuję każdą okazję, kiedy on chce to powiedzieć, jeszcze mało tego, kiedy to czuję, to słyszę... No słyszę go tam, jak piszczy. To jest śmieszniejsze niż samo powiedzenie. Sorry, Czarek, ale jesteś teraz jak, kurwa, 14-latek, który słyszy penis na WDŻ-cie. Dobrze, że powiedziałem... Żydzisz mi? Dobrze, że powiedziałem prawak na wstępie, wczuł się w rolę. Więc ktoś by mógł powiedzieć, że Stanowski próbuje się wybronić i teraz udaje, że ta cała akcja była ustawiona, tylko że tam była jedna wskazówka wciśnięta w ten materiał, który dostał Stonoga. Daty się nie zgadzały, bo wspomniane jest tam wydarzenie, które jeszcze nie miało miejsca, biorąc pod uwagę wszystkie informacje dotyczące tego, którego dnia podobno było nagrane to nagranie, gdy zostało zrobione, nie? Tak, i tutaj brawa dla Gromoty z Twittera, bo Gromota właśnie to wyłapał i dopiero jak Gromota to wyłapał, to ludzie mieli właśnie zdziwko, że chwila, moment. Ale wiesz co mnie boli? Że właśnie przychodzi sobie ktoś z Twittera i wyciąga coś takiego, a ludzie, którzy bawią się w dziennikarstwo, pracują w tych wszystkich portalach, plotkarskich, nieplotkarskich, i nie są w stanie po prostu zweryfikować tej informacji,
Albo są szaleni. No. Szaloni. Tylko nie. To jest to samo, co Stano powiedział. Ci ludzie byli tak podnieceni tą informacją, że nawet nie próbowali, bo chcieli w to wierzyć. Chcieli, żeby to była prawda. No przecież jak Żydzi widzieli SS-mana... Kurwa mać! Daj mu do tego dojść. Ja pomyślałem w ogóle, że jak Stonoga się do tego odniesie, to z jakąś skruchą. No. Nic bardziej mylnego. Stonoga nagrywa materiał, w którym mówi... Stanowski ze mnie zakpił. Stanowski nie zakpił tylko ze mnie, ale zakpił również z milionów Polaków. I dalej opowiada o tym, że Stanowski coś tam mówił o tym, że on nie sprawdził tego materiału pod kątem jakiejkolwiek, wiesz, autentyczności, co jest nieprawdą, bo jak tylko, bo wstydem byłoby, wstydem i hańbą byłoby, gdybym dał się oszukać o, filmem końcu, spreparowanym przez sztuczną inteligencję. Dlatego wysłał to swojemu znajomemu, który się tym zajmuje, i on potwierdził, że nie ma tam ingerencji sztucznej inteligencji. Kurwa, zostałeś wychujany na zupełnie innej płaszczyźnie. To jest to, co ja mówiłem przed podcastem do Zbycha. To jest tak, jakby ktoś przyszedł do sklepu, próbował zajebać Pepsi i Mirindę, pracownik sklepu zabrałby mu tę Mirindę, a tamten zdołałby uciec z tą Pepsi, i pracownik sklepu by powiedział, wstydem by było, gdybym dał se ukraść tę Mirindę. Wiesz co, wymyśliłem... No nie no, kurwa, lepsze. Sprawdziłeś pod kątem sztucznej inteligencji, a nie jorgnąłeś się, że informacje, które są tam podawane, są w ogóle, nie zgadzają się zupełnie datą, no. Stary, słuchaj. Sztuczna inteligencja, naturalny debilizm. I wygrał naturalny debilizm. Ale wiesz, o co chodzi, jak chcesz... Jak już chcesz wyciągać tak potężne działa na kogoś, naprawdę, kurwa, upewnij się, że to jest prawdziwe, a nie podniecony od razu lecisz i to wstawiasz, nie? I to samo tyczy się naszej pięknej polskiej prasy, naszych pięknych polskich dziennikarzy, którzy nieumyślnie wsadzają te wszystkie informacje od razu na te swoje portale i lecą z tym dalej, nie? Ale to muszą się kliknięcia zgadzać, a nie czy to jest prawda, człowieku, o czym ty mówisz, jakoś muszą zarobić przecież. Teraz wymyśliłem jeszcze lepsze porównanie, to tak, że ja mógłbym sobie wyciąć taką mordę Stanowskiego na taką maskę tekturową, rozebrać się do naga i zacząć robić śmigło, no nie? Ja bym to nagrał, wysłał Stonodze, Stonaga by patrzył na tą moją mordę, kurwa, z maską Stanowskiego wyciętą z kartonu, po czym mówi, ja to wyślę mojemu przyjacielowi, czy tutaj nie było grana sztuczna inteligencja. Tak. Okej, to nie ma sztucznej inteligencji, to jest legit, to jest Stanowski, wiesz, co mnie najbardziej rozwala? Wiesz, co mnie najbardziej rozwala w tym całym nagraniu? No. Jak tak oglądam, mówię, nie, whatever, nie wiem, w sensie jakoś tak, nie myślałem, że to jest prawdziwe, ale tak, pierwsze co widzę, to tylko ta kamera jest tak ustawiona, że widać odbicie mordy Stanowskiego. Jakby czemu ze wszystkich miejsc widać jego mordę w odbiciu? Jakby czemu to jest tak ustawione, jakby dlaczego? I ja... Czemu, nie wiem, po prostu nie wziął, nie wiem, mikrofonu, cokolwiek, tylko nagranie z jego odbitą mordą? Wiesz co, tutaj moja prokrastynacja po raz kolejny wygrywa. To jest tak, że ja wszedłem na Twittera, jeszcze lekko co ogarniałem, co się dzieje, bo miałem bardzo, bardzo miałem ipi dzień, no nie? Miałem bardzo niefortunną drzemkę. Znasz to uczucie, kiedy zasypiasz na 3 godziny, wstajesz i mówisz, jaki mamy rok, no nie? Ja miałem tą drzemkę właśnie tego dnia. Ja wchodzę na tego Twittera, patrzę, jakiś Stanowski coś mówi za kulisami, o kim się nie wypowiadać. Ja nic nie rozumiem. Mówię, nie, wiesz co, ja poczekam, ktoś się mądrzejszy wypowie, a nie, ja tego nawet nie oglądam. Mijają 2 godziny. Ty, to jest fake, wiesz? A ja, o! Co w ogóle jeszcze właśnie, zanim przejdziemy do dalszej części ze Stonogą, to nie mogę przejść obojętnie obok tego, że szalony reporter wstawił tego tweeta, w którym tam się zesrał o to, że ja nie mówiłem, bla bla bla, nie zadzieraj z szalonym. Po czym się okazuje, bo ja też tego materiału o szalonym całego nie widziałem, albo nie pamiętam tego fragmentu, ale Stanowski w swoim materiale o Stonodze wspomniał o tym,
że w materiale o szalonym reporterze znajduje się fragment, w którym on mówi, to tak jakby Ziobro teraz powiedział, nie, my nie kradliśmy. My nie kradliśmy z Funduszu Sprawiedliwości. Absolutnie. A cały materiał Stonogi, ten, który dostał od Stanowskiego, opiera się na to, że Ziobry nie ruszamy, o Funduszu Sprawiedliwości nie mówimy. Kurwa, naprawdę szalony reporter, ty mnie zadziwiasz z dnia na dzień coraz bardziej, nie? Bez kitu. Chyba, że po prostu bardzo chciałeś, żeby to była twoja linia obrony i że się nikt nie zorientuje. Nie wiem, jakim cudem, ale może tak myślałeś. Stonoga też myślał, że dobrym pomysłem będzie powiedzieć, że ale nie możecie się dziwić mi, że tak zareagowałem, ponieważ Żydzi, kiedy widzieli SS-manów, kiedy widzieli ludzi w mundurach SS, to nie zastanawiali się, czy to są SS-mani, tylko dobierali im się do gardła. A mi tyle co życia popsuli bandyci z PiS-u, bandyta Ziobro, bandyta Kaczyński. Nie, wiesz co było najbardziej, moim ulubionym momentem było? Właśnie to, co powiedział Piotrek teraz. Nie, to nie był mój ulubiony moment. To jest moment memowy. To był z tego, którego mam bekę, ale mój ulubiony moment to było tak. Jak on wycina ten kawałek, jak Stanowski mówi, mówiliście, żebym się zajął życiorysem Stonogi, ale jakbym miał się z nim zająć, to jest tak obrzydliwy, że ja nie wiem, czy chcę maczać w tym palce, zostawmy to, bla, bla, bla. I on takie... siedzi przed tą kamerą, mówi, no wie pan... Ja miałem swoją przeszłość. No ale niech pan zobaczy i kurwa Już pan mówi o mojej przeszłości, proszę spójrz na te obrazki. I przez niecałe 3 minuty Stonoga pokazuje zdjęcia z jakimiś ludźmi, z którymi miał jakąś akcję charytatywną, którym pomógł. Wkleja ich zdjęcia, a to jest Igor, on był ciężko chory, skradli mu wózek, to ja zbierałem na jego wózek, a to jest jakaś tam schorowana matka, coś tam, nie mieli samochodu, ja zbierałem im na nowy samochód. I tak przez niecałe 3 minuty pokazuje, komu to nie pomógł. Yeah. Dla mnie to wygląda, taki scenariusz, jak przychodzi gościu, tak, pobiłem ci kiedyś matkę, ale zobacz, ile osobom pomogłem. Wiesz, to jest Jacek Kurski. Dokładnie. Jacek Kurski, on biedny przyszedł do mnie do biura, położył mi taśmy, ja ujawniłem, bo taki dobry jest. To miał na myśli Stano, to miał na myśli z brzydkim życiorysem, Zbysiu. Sorry, jakby ja zawsze bronię tego człowieka, ja zawsze mam polewę właśnie z cyklu życia Stonogi i mówię, to jest cudowny człowiek, ale you're not that guy, trust me, you're not that guy. Wziął mi mu ten, założył taki bait piękny, założył z tym nagraniem, nie? I naprawdę, no. Ale on wiesz, jeszcze pomyślał, bardzo ciekawy wstawił. Zabieg Stonogi na samym początku materiału, bo on mówi o tym, że Stanowski nie tyle co zadrwił z niego, ale z milionów Polaków. Ty, Borek, kurwa, Borek. Pamiętacie sytuację, jak był ten, jak on był Paulo Sousa? Ty oszukałeś 40 milionów Polaków, rozumiesz? 40 milionów. No mniej więcej ten sam vibe. Oszukałeś miliony Polaków w tym nagraniu. Bo miliony Polaków nie mogą, kurwa, myśleć za siebie. Faktycznie, dzięki Stonoga. Wiesz, on jeszcze w taki chamski sposób tą audiencję potencjalną chce wciągnąć w to wszystko. Patrzcie, on wam też krzywdę zrobił, nie tylko mi. Bez kitu. Dlatego, słuchajcie, no ja na bazie tego filmu Stonogi absolutnie nie spodziewam się, żeby miał mu dostarczyć to Lamborghini. Także, no, Zbysiu, wróć do jeżdżenia za PDF-ami z Poczty Polskiej. To był dobry materiał. Jak przez godzinę jeździłeś za chłopem w ciężarówce Poczty Polskiej, krzycząc, że on jest PDF-em. Wróć do robienia talent show, wróć do nagrywania z Cypisem. To są highlighty twojej kariery. W takie rzeczy lepiej się nie baw, to ci nie wychodzi. Ewentualnie skocz do Ziobry, pokrzyż mu w kancelarii, że ty kurwo jebana, czy coś ten deseń. No, Ziobro, przestań mi kurwo rodzinę prześladować. No. Wypierdalaj chamie za bramę, bo cię odholuję.
To jest highlight, a to nie... To jesteś ty, Zbysiu Stonoga. To jest Zbysiu Stonoga, którego potrzebujemy, a nie, że coś tam płaczesz, że Żydzi jak SS-manów widzieli, to im się do gardeł dobierali, dlatego się dałeś nabrać na film, kurwa, Stanowskiego. No... On was oszukał, on was oszukał, bo mi podesłał ten filmik, którym robi mnie w chuja, on was oszukał, bo ja wam to wysłałem. A to wszystko bazuje na tym, że Szalony kiedyś zrobił sobie odcinek, na którym powiedział: Stanowski odpisy wziął 720 tysięcy. To też, kurwa, nieźle brać info od szalonego debiltera, kurwa. Ta, bez kitu, nie, to, wiem, no. To Stonodze trzeba było powiedzieć, nie zadzieraj z Szalonym, nie? Bez kitu, kurwa. A, jeszcze, jeszcze w ogóle bardzo mi się podoba, jak jest cały ten pokazany przebieg tego pranka w materiale Stana. Tam jest nagranie Stonogi, jak on mówi: i co, Stanowski? Kto jest debeściak? Kto jest debeściak? Jeszcze prawie brzmi jak Sztur w Killerze tam, naprawdę, nie? Ojej. Boże, nie Sztur, tylko ten... Kierwiński. To nie... to Wąski mówił, ale kto go grał? Boże, bo nie, też Wąski. Świętej pamięci. Myślałem, że Kierwiński, dobra, nieważne. Krzysztof Kiersznowski, o. Boże, ja muszę sobie Killera obejrzeć jeszcze raz. Możemy obejrzeć to, jak będziemy. Jakiś... A propos Killera, chciałbym powiedzieć, że Czarek Pazura to jest chyba pierwsza osoba, która jest związana z polskimi mediami, się pozytywnie wypowiedziała o Stanowskim. Just saying. Pan Wąski jest debeściak i jego mafia też. Dokładnie tak powiedział o Stanowskim. To był Stonoga właśnie, nie? Który się pyta, kto jest debeściak i jak jest ta ostatnia scena w Killerów dwóch. No. I przyjeżdża Ryba. No to Ryba to jest właśnie Stano, nie? Który psuje Wąskiemu zabawę. Przyjechał, zepsuł Stonodze zabawę. No i w pizdu i wylądował. No. Ale tak chciałem powiedzieć właśnie, że Cezary Pazura... Pan Zbigniew jest debeściak i jego mafia też. Cezary Pazura był ostatnio właśnie zapytany w wywiadzie, co uważa o Stanowskim. Powiedział, że jest fanem kanału właśnie Kanał Zero. Ten, że ludzie, co próbują się dopatrzeć u niego jakiegoś stronnictwa bardziej w tę stronę czy w tą stronę, to przeważnie dlatego, że się boją, że im się do dupy dobierze, ponieważ Stanowski właśnie leci i po tej stronie, i że to jest jedna z niewielu osób, którą lubi właśnie z tego świata medialnego i twierdzi, że potrzeba więcej takich osób. Tak, just say. Jeżeli jest jeden celebryta, któremu miałbym ufać na słowo, to chyba tylko Czarek Pazura, naprawdę, wiesz? Przysięgam, najnormalniejszy z nich wszystkich. Aż cisza, podcast się zrobiła. Tak. Aż cisza, ciężko mi cokolwiek powiedzieć o Czarku Pazurze, ale nie, no tak jak patrzysz jak na tego Czarek. Stanowskiego, to czuję się jak Czarek. Wiesz, nawet patrząc na tego Stanowskiego, to przecież za każdym razem, jak on robi ruchy, to one są takie wyrachowane, one nie są głupie. Widzisz, że on za każdym razem, jak coś chce zrobić, to jest to przemyślane, a nie, że wstawię filmik i oszukam miliony Polaków, znaczy on oszukał miliony, znaczy widzisz... Ty... No, no i tak to mniej więcej wygląda. No, ale nie, no Stanu, nie wiem. W ogóle, o kurwa, zobaczyłem komentarze na naszych odcinkach, jakiś Takos 370 napisał na trzech ostatnich odcinkach jajka pełna spermy, znaczy jaja, także pozdrawiamy. Ja ogólnie standardowo nic więcej jakoś specjalnie nie mówię, bo materiał o Stanowskim jest w trakcie robienia. Kto jest debeściak? Piotrek jest debeściak i jego kanał też. Tam ten materiał o Stanowskim chciałem też zrealizować. Nie to, że teraz zrobię tak jak Gimper na swoim odcinku, że 20 minut zrobię, gdzie większość to są wklejki z materiałów szalonego reportera Stonogi czy Stanowskiego. Na te całe 20 minut to połowa z tego. Nie, 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 nie. Chciałem sobie tak wziąć, wiesz, pod lupę wszystko do tyłu, nie? Jakby tak zebrać tych wszystkich oponentów Stanowskiego i taki zrobić sobie wspólny mianownik tego wszystkiego.
No. To jest cisza tylko dlatego, że no nie wiem, co ci powiedzieć, no. To fajnie, tak. Fajnie. To czekam, obejrzę. A wiecie, że Jaworek musi ogrywać we własnym domu? Sprytny Jaworek. Jak sprytne zero. Coming soon. Piotrek Parking. Kto jest debeścia? Najciemniej jest pod latarnią, Bajkers. Nie no, ale bez kitu, wyobraź sobie, że szukają chłopa... Ile go szukali? 3 lata? Coś koło tego, no. On kurwa we własnym domu siedział. Jakby... To ja nie wiem, stary. Trochę nie rozumiem w takim razie, po co Walter White... On musiał na zakupy, kurwa, chodzić. Po co Walter White zmieniał tożsamość? Po co Walter White wyjeżdżał tam gdzieś daleko, nie pamiętam nawet gdzie dokładnie, na Alaskę chyba, nie? A to nie chodzi. Żeby od żony spierdolić, co to ty? To nie był New Hampshire? Nieważne, ale ten... Ale... Nieważne, Boże. Na Alaskę to... chyba Jesse. Na Alaskę Jesse, tak. To tak, to mi się pomyliło, no nieważne. No po co, skoro można było siedzieć ze Skyler w domu? Jak gdyby nigdy nic. Ale ona go nie chciała. No to trzeba było Skyler walić z domu. Bez kitu do New Hampshire. Ej, ale wiesz co, ja widziałem takiego mema odnośnie Juniora. Pojawia się na chwilę w odcinku, narzeka na śniadanie, znika. Tak. Z Sidżma. Od czasu do czasu nazywa swoją starą suką. Dokładnie. Ej, you fucking bitch! Why you being such a bitch, mom? Ale tak, ten... Poprzez The Poland News. Prokuratura nie wyklucza, że Jacek Jaworek ukrywał się w rodzinnym domu w Borowicach, dokładnie tam, gdzie dokonał morderstwa brata i jego rodziny. Policja ponownie pojawiła się w domu, w którym doszło do tragedii. Przeszukano pomieszczenia oraz pojazdy należące do rodziny, znajomych i innych osób. Także, no. No fajne mamy te, fajną mamy tę policję, która nawet nie sprawdziła w domu. Albo weszła, zapukała, halo, jest tam ktoś? Nie ma. Okej. Okay. Wiesz, ktoś odpowiedział, nie ma. Wiesz co, to jest na zasadzie, jak już go znaleźli, no nie, to na zasadzie, ty, a my w sumie sprawdzaliśmy w jego domu? Ja myślałem, że już sprawdziłeś. Ja myślałem, że ty sprawdziłeś. I tak patrzą na siebie i tak mija taka niezręczna minuta, jak na siebie patrzą i tak, jest taka cisza, złeś, tylko to brzęczenie. I nagle ten taki, wiesz, ten fade black? I złeś, to brzęczenie halogenów, tylko tych taki... Nie, fade black się pojawia z stonoga i mówi, to byłby wielki wstyd. Nie znaleźć go w domu. Oszukał miliony Polaków. Nie no, ale... Naprawdę, to jest potężna niekompetencja. Nawet sprawić, czy chłop po prostu jest we własnym domu. Tak. To ja się zastanawiam, jak oni go szukali. Ja mówiłem, że przyszli, zapukali, halo, jest tam kto? I tylko słyszą, nie ma. Okej, okay, to nie ma, idziemy dalej, szukamy. Jak w Despicable Me. Halo, jest tam kto? Nikogo tutaj nie ma. No przecież słyszę. Tak, ale to... Nagrana wiadomość. To my muse, jot. Who could that be? JJ Joker? JJ Abrams? Jacek Jaworek? You got me. You got me. Jezus. A potem siedzi ten, wiesz, ten policjant na kiblu i takie jot? Kurwa. Była taka piosenka z serialu Pingwiny z Madagaskaru. Ja i mój JJ u boku się śmiej, ej. Jest u babrze, hej. Nie, bo u boku po lewej. You got me. Jesus Christ. Nie no, ale naprawdę to po prostu mi łeb rozwala. Jak... Czekaj, gdzie on w ogóle był znaleziony? Tak koniec końców ten pobity Jaworek. A nawet nie pamiętam. Mr. Blue. Nawet nie wiem, czy podawali w sumie, wiesz? No właśnie mi się nawet wydaje, że nie podawali, a jakoś chyba niedaleko jego... Już ci robię szybki research. Wpisuję. Znaleziony. Czemu mi wyskoczyło Jacek Jaworek pogrzeb? Co? Czy o czymś nie wiem? Odbył się w tajemnicy. Rodzina zabójcy wypuszcza plotki. Aha, okej. Okay. Dobra, zdziwiłem się, sorki.
Nowy trop w sprawie Jacka Jaworka dzień temu. No to dobrze, no fajnie. No. Zwrot w sprawie Jacka Jaworka. Zatrzymano kobietę? Co? Nie, ja się gubię. Jacek Jaworek znaleziony, bo to chciałem wpisać. Oczywiście, że wpisałem Z, to wyszło mi zmarzł. W Dąbrowie Zielonej. Z raną postrzałową. A to nawet nie pamiętam, czy mówiliśmy o ranie postrzałowej. Prawdopodobnie tak. Ale nie wiem, czy jak my nagrywaliśmy odcinek, to my nie byliśmy jeszcze na tym etapie, że nie było do końca pewne, czy to jest faktycznie Jacek Jaworek? Tak, wtedy jeszcze prokuratura próbowała to ustalić. W sensie ten... Bo rzecz polega na tym, że wiesz, znaleziono gościa, który wygląda jak on, no ale no... Żeby wam oszczędzić, widzowie, żebyście nie musieli szukać tych zdjęć, o ile mieliście na tyle farta, że nie wiem, akurat wtedy nie było was na Twitterze i nie zobaczyliście to wbrew swojej woli. Ale ogółem, no po tym zdjęciu, no niby trochę tak wygląda, ale no ciężko się dowiedzieć, więc zawsze w tych wypadkach wchodzi jeszcze sprawdzanie DNA. No i najwyraźniej, jeżeli już mowa o pogrzebie, to znaczy, że tak, to był Jacek Jaworek, więc... Ale wtedy jeszcze, bo rzecz polega na tym, że jeżeli jest chociaż cień wątpliwości, czy to może być on, to policja nie może potwierdzić, że to jest on, no nie? To można tylko puszczać artykuły, że wstępne ustalenia, domyślają się, hepepepe, no nie? To tylko internet od razu poleciał na chupla, że ten, że nie no, no jak chuj to jest on. Więc to wszystko było oficjalne, nieoficjalne, nie? No jak już mowa o pogrzebie, no to case closed, I guess. Case closed. It's okay, ponieważ nabijam się z mordercy, więc luz. Ale no. Nie, no ogólnie, ale Jezu, ten cały case Jaworka. Ja pamiętam, jak gadaliśmy jeszcze ze znajomymi właśnie o, w pracy. Patrz, i... to o to chodzi. Częstochowscy policjanci zatrzymali kobietę, która miała pomagać ukrywać się Jackowi Jaworkowi. Dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. Jak nieoficjalnie no właśnie, bo ja się... chciałem powiedzieć, że on kurwa musiał, nie wiem, jakieś zakupy robić? Jakim kurwa cudem właśnie? Która miała pomagać ukrywającemu się Jackowi. Osoba miała usłyszeć zarzuty przygotowane z wniosek o tymczasowe aresztowanie. Nieuchwytne dla organów ścigania. Aha, więc to jego znaleziono dość niedaleko nawet jego tej właśnie miejscowości. No ty mówię, że to jest takie... coś śmierdzi. I szukam właśnie, czy jest coś napisane na temat tej kobiety, co pomagała się ukrywać, no, bo domyślam się, że właśnie to tak jak ty mówiłeś, nie? Że pewnie chodziło o to, że on tam siedział, a ona, nie wiem, zakupy mu robiła, udawała, że go nie ma, whatever, nie? No, że przychodziła do domu zakupami, siedziała, wychodziła. Ale to nadal, jeżeli chłop nie ruszył się nawet z tej samej miejscowości, w której popełnił zbrodnię, ja pierdolę. Ty, ale kurwa, jakim zjebem trzeba będzie pomagać takiej osobie? To nawet, no właśnie, ale właśnie też o tym mowa, to nawet zakładając, kurwa, że nie wiem, w piwnicy go trzymała, czy cokolwiek, no nie? Jakim cudem, kurwa, do tego doszło, że policja nie wpadła na to, nie? No właśnie, no nie wiem. Jeżeli to jest osoba, która znała... Jezus. Jeżeli to była osoba, która była poszukiwana na taką skalę, dziwię się, że nie przeszukali tamtego miejsca od góry do dołu. No. Naprawdę. To naprawdę, kurwa, życie to nie jest odcinek, kurwa, Breaking Bad. No. Albo wychodzi na to, że jest. No chyba jest, no jednak w Polsce jest. Chyba jednak jest. Złamać zło, Jacek Jaworek. Łamanie zła. Łamanie zła, ale to jest tylko robienie Henka w chuja. Dokładnie. Jezus. No, także okazuje się, że półfinalista zabawy wchowanego nawet się nie starał. No, nie, finalista, znaczy, co ja zajebisty był tego chowanego, kurwa, we własnym domu się schować i żeby go nie znaleźli. Powiedziałem półfinalista, finalista ogólnopolskich mistrzostw chowanego właśnie. Okazuje się, że nawet nie próbował, po prostu siedział w domu. Dame. Inni co uciekali i się starali, pewnie mają ból dupy.
Pamiętasz, jak mówiłem o właśnie brakach w kadrze w polskiej policji? To... Ej, nie, wiesz co, Jarek Jarek. Jacek Jaworek to Jarek jest ten Jaworek. Jeden dzieciak. To jest ten jeden dzieciak, gdzie gracie w chowanego i wiesz tak, 10, 9, 8 i on poszedł do domu. Jego kurwa nie mogli znaleźć. Nie, ja tu... O kurwa. Ja przed oczami mam tą sytuację. To był mój popisowy numer na wszystkich dzielnych szkołach, kiedy była cisza nocna i trzeba było wracać do pokojów. Ja zawsze się chowałem za drzwiami. Po prostu. Nikt, kurwa, nie sprawdza za samymi drzwiami. Stoisz przy samej framudze, nie wydajesz z siebie żadnego dźwięku i stoisz. Bo zawsze ktoś wchodzi, otwiera te drzwi, drzwi są na oścież, bo się rozgląda w środku, znajduje wszystkich po kolei, jak drzwi się odchylają, to trzymasz za klamkę, żeby się nie cofnęły. I w momencie, kiedy ta osoba, co weszła, łapie z powrotem łapę na klamkę, ty puszczasz. Nieuchwytny. Za każdym jebanym razem. I teraz pomyśl sobie, to, że oni wchodzą to chudy do... musiałeś być. Oni wchodzą... No pewnie, że tak. No mówię, to było liceum. Słuchaj, wchodzą do domu Jacka Jaworka, on stoi za drzwiami. I wiesz, oni wchodzą trochę do środka, odwracają się i go nadal nie widzą za tymi drzwiami. No mówię, no to jest najlepszy hiding spot, kurwa. I oni tacy... Tak wiesz, wychodzą, dobra, kurwa, nic nie znaleźliśmy. Ha, do widzenia. I nagle słyszą, do widzenia. Co? Słyszałeś coś? No, nara. Słyszałeś coś? Czy mnie pojebało? Jak w Skyrim, must have been the wind. Koleś dostaje strzałą w głowę. Who is there? Must have been the wind. No, także, drodzy widzowie, których jeszcze dotyczy temat zielonych szkół, mówię wam, najlepszy hiding spot. Najlepsze jest to, że nawet nie musicie się targować o to miejsce, bo wszyscy mówią, co ty, pojebało cię za drzwiami? Przecież od razu cię będzie widać. Nigdy cię nie widać. Nikt się nawet nie będzie z wami kłócił o to miejsce. Polecam w chuj. Po prostu nie bądźcie głupi, poczekajcie, aż przejdzie kilka kroków i wtedy sami możecie... Jak ktoś na was patrzy, bo już zamknęły się drzwi i widzą, bo pewnie sami o was zapomnieli, że tam jesteś, do tego stopnia, jak wszystkich znaleźli, to tylko pokaż właśnie paluszek przy gębie, że cicho, siedź cicho, niech pójdzie, odczekaj, policz w głowie do 60, jesteś free. Jebać chowanie się pod łóżka w szafach, to jest kurwa tak oklepane ludzie. Oni pracują po ileś lat w tej branży. Nie wiem, parę raście strzelam, jeśli mam oceniać, po ile mają nauczyciele w waszych szkołach. Oni mają tyle już przerobionych tych wycieczek, oni znają te wszystkie zagrywki. Nikt z nich nie sprawdza za drzwiami, nawet nauczyciele twierdzą, nie no, to by było za głupie. To jest tak głupie, żeż mądre. No dokładnie. To jest właśnie idealny hiding spot. Jacek Jaworek, dzień dobry, co? By przykro trochę, no. Czemu? Walaszek wypuścił odcinek. Co? No, Walaszek wypuścił odcinek. Po 4 miesiącach i... Po naszym odcinku. Dwa dni po naszym odcinku, to prawda. A nie jeden? Jeden albo dwa, nie jestem pewien. Jeden, bo ktoś pisał, że jeden, że dosłownie wstawiliśmy odcinek i dzień później, czekaj, jak to było. Kurwa, nie wierzę. XD, autentycznie Walaszek nie wrzucał nic przez ponad 4 miesiące, a dzień po wyjściu NWP mamy to. Wstawił. A my wtedy mówiliśmy chyba o tym, że oj, tak. Od tylu i tylu nie było odcinków, nie? No. A ty jeszcze powiedziałeś, Walaszek by 100 lat myślał i by nie wymyślił. I to tak. Było odnośnie tej sytuacji właśnie z tym gościem, co doniósł na ten niepoprawnie zaparkowany samochód, po czym sam dostał karę za niestawienie się właśnie na zeznanie. No i dosłownie dzień po odcinku, nie wiem, podcast dropnął odcinek Blok Ekipy, w którym ten ktoś wysmarował gównem klamki na nielegalnym postoju, także... Panowie, parę razy mu się chwaliłem, jak wyprzedziliśmy ranking Mazura, ale tym razem wyprzedziliśmy Walaszka. Dokonaliśmy niemożliwego. Także ja nie wiem, podcast najszybsze newsy, ale nie od szalonego. I bardzo kurwa dobrze. A
A więc mówisz, że stoisz na zakazie pajkowania. A gdzie? W dupie. Ja jeszcze nie oglądałem. Dzisiaj się dowiedziałem, że w ogóle odcinek dropnął. Wiesz, co, czego nie oglądałem, a się dowiedziałem, że to istnieje i teraz moje życie nie będzie takie same, mimo że nawet nie oglądałem tego w całości, widziałem tylko szoty. Stream Aidina Rossa z Trumpem. Co? Do tego doszło. Aidin Ross miał stream, na którym pojawił się Donald Trump, jeszcze mało tego wyszedł do utworu Many Men, 50 Centa. Dla tych, co nie wiedzą, nie kojarzą aż tak twórczości 50 Centa, to jest ten utwór, w którym 50 się nabija, że ten... Now it's clear that I'm here for a clear reason, cause he got shot like I got shot, but he ain't fucking breathing. To jest ten utwór. Many men wish death upon me, blood in my eyes, dog and I can see. No. To jest ten utwór. Także do tego kawałka wyszedł Trump na streamie Aidina Rossa. Ja nie oglądałem całości, więc wam nie powiem, ale puenta i punchline w tym wszystkim ewidentnie jest taki, że Aidin Ross podarował Donaldowi Trumpowi Cybertrucka od Tesli. Cały w lakierze flagi amerykańskiej, raz żywi jakie zdjęcie z postrzelenia. Ja pierdolę. Widzę Aidin live dwa dni temu. Godzinę sobie streamowali. Tak. W tej czapce Make America Great Again. Mnie najbardziej rozpierdala, że nawet Trump się tam chyba czuł niekomfortowo. Jakby ten człowiek zniósł, kurwa, Kanye w Oval Office, jakby come on, Aidin. U tego gościa był Kanye i się tak z nim cieszył, a przy tobie się ewidentnie czuł tak niekomfortowo, bo wychodzą, patrzą na tego Cybertrucka i on mówi, że patrz, jaki super, specjalnie dla ciebie. A Trump się tak patrzy i zupełnie zmienia temat, gada o tym zdjęciu. Że wiesz, że widziałem gdzieś takiego fejka, że oni tam powklejali jakieś uśmiechnięte mordy na okrodę. No, no, bez kitu, to jest najgorsze. No, to jest twój samochód. Ta, no, no, to zdjęcie. Wiesz, co było moim, jakby powiedzmy, ulubionym momentem, jak ktoś udawał Trumpa? Jest taki gość jak Kill Tony i on tam robi swoje jakieś tam show i zaprosił Shane'a Gillsa i Adama Reya i Shane Gillis. Gillis był Donaldem Trumpem, a Joe Bidenem był Adam Ray. I oni udawali przez całe tam dwie godziny, nie? I Shane Gillis robi tak zajebistego Trumpa, że ty byś obejrzał i powiedział, nie no, to jest Trump. Moja ulubiona parodia Trumpa to jest Raka Raka Ali. Jeszcze ten utwór od ten, Stressed Out od 21 Pilots. I tam jest po prostu ten refren. We used to coś tam coś, bummer. Wake up again, buddy. To do przerobił. I love Mexicans, trust me. What moment. A great crowd. Nie no, Trump, on ma taki specyficzny głos, że to po prostu jest aż niemożliwe. On jest prawdziwy. Wiesz co? Czekam na gościa, który wiernie odtworzy to, jak Trump zaczyna bez powodu mówić bing bing bong bong, bing bing bong bong. Ja uwielbiam, jak on to robi. On tłumaczy cokolwiek, pokazuje tymi rękami bing bing bong 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 bong, bing bing bong. For no reason, for no fucking reason. No. Dobra, Piotrek. A, Jezu, dobra. Bing bo bing bong jak... bong bong. Może już w sumie zostawimy ten temat, bo ja chciałbym know, trucks, tylko wspomnieć. Bing, bong, bong. Chciałbym wspomnieć, że mamy pierwszy złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. To była nasza wspinaczka. Mamy na tym samym. Szybka wspinaczka i na tym samym. Jakby to powiedzieć, nie wiem, dystansie? Jezu. Też brązowy medal w tym zdobyliśmy. Dwie dziewczyny zdobyły. One też w ogóle się zmierzyły w półfinale, więc jedna tam odpadła i boiła się o brąz, a druga. Biła się potem o złoto, no ale niestety się musiały zmierzyć w półfinale, no ale no dwa medale z tego były. No i ogólnie siatkarze też trafili, dostali się do finału.
gdzie przegrywali w półfinale 1-2 i wygrali końcowo 3-2. Słyszałem, że comeback życia właśnie. Ta, no podobno, znaczy nie widziałem tego, byłem na siłowni, ale no był comeback życia i Tomek Forna krzyczał, no to napierdalamy się z nimi. No, no i się napierdalali. Baza. Czekaj, chcę zobaczyć, kurwa. Co tam, jak krzyknął? Tomek Forna napierdalał. Powiem ci, że najfajniejsza rzecz w pracy na siatce jest oglądanie po prostu, jak nasi spuszczają w pierdol wszystkim po drodze, także... No, to jest piękne akurat. No, kurwa, gdzie to jest? Halo. Cisza podcast. Pamiętam, no jak cisza nas... podcast, no. Pamiętam jak nasz trener kadry amerykańskiej wkurwił na jednych mistrzostwach, to potem jak oglądaliśmy, jak dostają w pierdol od nas, to aż się morda sama się cieszyła od ucha do ucha, no nie? Bo chłop nam zrobił awanturę o to, że... Bo wtedy staliśmy na VIP-ach, no nie? I na VIP-ach musisz mieć ten specjalny bilet, no nie? Którego nawet nie da się kupić. I mu zawsze, musimy sprawdzać na bramce. Rzecz tylko polega na tym, że ludzie sobie mimo to siadają, jak im pasuje. Tylko, że są tam też miejsca dedykowane, no nie? Bo jedni to są ludzie, co tam... Wiadomo, właśnie kadra, trener, ten deseń, no nie? A potem masz na przykład znajomo organizatora. Ktoś, komu po znajomości załatwił, no nie? Jakiś celebryta, cokolwiek, no nie? I my stoimy na tych VIP-ach i tak się złożyło, że akurat była pusta trybuna, ta część, gdzie on miał to miejsce i jak na złość po prostu jedna osoba usiadła dwa miejsca dalej, bo lepiej widziała, bo przed nią był jakiś wysoki koleś, to ten chłop jeszcze zamiast się odezwać do tego człowieka, co tam usiadł, to prosto do nas z mordą, że jakim prawem ktoś na jego miejscu siedzi, no nie? My mieliśmy taką satysfakcję, jak potem nasi spuścili w pierdol mu. Nasze, tak precyzyjnie mówiąc, bo to wtedy był mecz damskiej siatkówki. Nie, ale jak już tak wracając właśnie do siatkówki męskiej, to my przerwaliśmy klątwę, bo my zawsze odpadaliśmy chyba w ćwierćfinale, jak dobrze pamiętam, z Igrzysk Olimpijskich, a teraz do finału dostaliśmy się. I w końcu będzie medal z Igrzysk Olimpijskich w siatkówce męskiej. No, brawo nasi. Brawo. Mam nadzieję, że złoto. Złoto też dostali Amerykanie i wszystko jasne. A, okej, okay, czyli chodziło o strzelby. Dokładnie, to w strzelaniu ze strzelb. I wszystko stało się jasne. No wiesz, bo jak wchodzisz do liceum, no to jak ty z takiego małego pistoletu? No, stop, kurwa, nie! Nie rozpędzaj się! No przecież to jest proste i logiczne, no. Przestań. Grałeś kiedyś w Duma. Przestań! No ale co? Zaraz w tej szkoły jest automatyczny żółty, także nawet nie próbuj. Zrozum, ja cię hamuję, zanim się rozpędzisz, bo masz ostatnio predyspozycję do tego, żeby się rozpędzać. Ja naprawdę, zaczynając ten podcast, twierdząc, że będę ten edgy one. 114 odcinków później. Życi! Żyto! Żyd to! To kto? No, nie, no dlaczego go zapytałeś? Po chuj go pytasz! To dobry ziomek, zostaw, nie prój się. Bo... Dobre chłopaki z Legnicy, a ty co? Z Legnicy! Z Legnicy, no bo skąd? Dokładnie z Legnicy, no bo skąd? Ale grillika sobie odpalimy za kilka dni, o Jezu. Jezusie. No. Grillika, co Peter? No. Kurwa, no. Będę wam robił slurp juicy, bo mówiłem wam o moim drinie, który nazwałem slurp juice. Stary, nie mnie, bo ja nie piję, więc jakby... Nie, kurwa, co ja mówię, że wam mówiłem? Ja robiłem go przy nim, przy was, ale wtedy nie było widać, bo ja to z kubeczka lałem. Ale tak. Okazuje się, w przezroczystej szklance okazuje się, że to wygląda jak sok siorb. Także będę... Spucha. Nie, grappa ice. Ja pamiętam, jak patrzyłeś na mnie, jak ja to leję, się krzywiłeś, że co ja odkurwiam. Najtańsza orężada plus najtańsza woda.
Zestaw Menela. W żabce z dzisiaj. A to się okazuje, że to sok siorb. Tak samo mi energii dodaje. Ale mi shield urósł. No, ale korzystając z tej okazji, że tutaj nie jest za dużo mówione, sprawa Mr. Beasta się rozciąga i rozciąga. Generalnie pamiętacie o tym gościu, o którym mówiłem ostatnio? Z tym filmem Exposem, to już trochę zdążył wyklarować z poprzedniego filmu i już nagrał drugi. Na złość tego wszystkiego zobaczyłem, że ten film wyszedł wieczorem, jak już się kładłem spać, więc nie obejrzałem na dziś niestety. Ale zakładam, że jeżeli dropnęło coś tam mocnego, to dam wam znać za tydzień tradycyjnie, widzowie. Ale tak, w sprawie rozwoju tej sytuacji Mr. Beasta. Po pierwsze, team Mr. Beasta zaczął rozsyłać cease and desisty. A jak wiemy, jak właściciel dużej firmy zaczyna rozsyłać właśnie filmy na, znaczy te pisma na zasadzie chuju, zgniesz w sztumie chuju, to już wiesz, że robi się ciekawie. I ten koleś, wtedy nie wymieniłem z nazwy, on się chyba DocPack 404 nazywa. Jeszcze się upewnię, bo mam tutaj chyba nawet odpalone, tak. Gdzie to jest? Nie, to nie to. Kurwa mać. Ale to był... No w każdym razie, wracając. Przeprowadził z nim wywiad ten... Umpawil. I tak, DocPack 404. Nie, Umpawil. Bardzo, bardzo spoko koleś, polecam swoją drogą. W każdym razie, DocPack właśnie w wywiadzie z Umpawil właśnie wyklarował parę rzeczy i możliwe, że pamiętacie, jak się ludzie nabijali właśnie z paru rzeczy, co on wymienił jako przykłady fejkowania wideo właśnie przez Mr. Beasta. I bardzo dobrze, że się odniósł do tego jebanego shopa, bo ten shop był najgłupszy właśnie i się wszyscy zastanawiali, czy to żart, czy to nie żart, bo wskazał na shopa w jednym filmie i powiedział "That's a paid actor". I to zabrzmiało bez kontekstu strasznie głupio. Teraz wyjaśnił, co miał na myśli. Chodzi o to, że w tym filmie Mr. Beast i ekipa rzekomo udawali, że znaleźli dzikiego shopa, a tak naprawdę wynajęli oswojonego shopa i rzucali nim po łóżku, żeby udawać, że o wow, dziki shop nam skoczył na łóżko, czy to nie jest pojebane? Także to już nabiera o wiele więcej sensu i ma o wiele gorszy wydźwięk, bo wtedy to oznacza, że ekipa się... Według niektórych na luzie można powiedzieć, że znęcała się w takim razie nad shopem, bo co by nie było rzucanie kurwa shopem na łóżko i krzyczenie wow, this is crazy, to nie wygląda najlepiej. On już się tam do paru rzeczy, do paru paragrafów właśnie, ja nie wiem, czy ja też o tym wspominałem, ale właśnie rzecz też ciekawa rzecz polega na tym, że ta jedna osoba z zespołu Mr. Beasta, co odbijała zarzuty z tego filmu, faktycznie bardzo wygodnie wybrała sobie najsłabsze punkty tego filmu. I to też było poruszone w tym wywiadzie. O dalszej części niestety się nie wypowiem tej sagi, no bo drugi film dropnął zanim zaczęliśmy nagrywać ten odcinek, więc niestety go nie obejrzałem, ale tak jak mówiłem, na drobie dam wam znać, jak się sytuacja rozwija. No jest ciekawie. Nie pamiętam, ile wspominałem w poprzednim odcinku, także szybki rounddown, jeszcze raz. Fejkowanie wideo, nielegalny hazard, nielegalne loterie, oszukiwanie widzów w tych loteriach, przez to mam na myśli streamy ze sprzedawania merchu polegały na tym, że ostatnia osoba, która zamówi w przeciągu 5 minut, dostaje bonusowo jakiś tam prezent, mija te 5 minut, dobra, nie, sorry, jednak za minutę i tego typu akcje. Fejkowanie podpisów na merchu, wybieranie osób, które mają wygrać challenge, że challenge są ustawione. Okej, jestem w stanie przyjąć obronę, że jak ktoś się nie stawia w filmie, gdzie jest napisane, kurwa, w tytule 100 osób, to jeżeli ktoś się nie stawi na ten film, a na pewno na 100 osób ktoś się nie stawi, to jest normalne, że ktoś z ekipy Mr. Beasta wskoczy, ale fakt faktem to krzywo wygląda, jeżeli te osoby coś wygrywają. No i mówię, ja tu niestety za dużo się nie wypowiem, bo... Sam uważam, że nie jestem odpowiednią osobą do wydawania wyroku w takiej kwestii, także też podchodźcie do tego wszystkiego właśnie z dystansem. Jeżeli was to interesuje, to DocPack 404 dropnął już drugi film na jego kanale na temat Mr. Beasta, także zapraszam do sprawdzenia wszystkich zainteresowanych, ponieważ być może, że ten temat jeszcze będzie się ciągnął przez parę odcinków. Jej. Zabawa! Jej! Oj tak, stary.
z takich jeszcze szybkich ogłoszeń, jeżeli ktoś potrzebuje usług od elektryka w obrębie zachodniopomorskim, ściślej mówiąc dookoła Szczecina, to odezwijcie się do Fuchcia. Jakbyście potrzebowali, to Fuchcio mi powiedział, że na luzie mogę podać jego namiary na Discordzie, czyli Fuchcio, ale ten, inaczej, Fuchio, F-U-C-H-I-O 02 na Discordzie. Jakbyście potrzebowali, to odezwijcie się do Fuchcia. Fuchcio potrzebuje wsparcia. Nasz widz elektryk, jakbyście potrzebowali, to może wpisz po prostu w opisie jego Discorda, będzie najłatwiej. A, w sumie racja, no. Zachęcamy jak najbardziej. Fuchcia, kurwa. Wszyscy mówią Fuchcio, bo wiesz co, on mi to tłumaczył. Rzecz polega na tym, że to jest literówka po prostu w jego niku. To C miało być po H. Nieważne, Fuchcia prąd nie tyka. No, dokładnie. Właśnie z nim. Wiesz co mi się podoba? Pod ostatnim odcinkiem są 3 komentarze na temat fotowoltaiki, jak działa. A wszystko przez to, że wspomniałem o tym, że gadałem o tym z Fuchciem właśnie. No to Fuchcio to jest ten ziomek właśnie elektryk, także jakbyście potrzebował, ktoś by potrzebował z widzów, to i mieszkacie w obrębie właśnie Szczecina, zachodniopomorskie, bijcie śmiało. Fuchcio dobry chłop. Prąd go kopnął parę razy i nadal się tym nie przejmuje, także... To nawet nie jest tak, że elektryka prąd nie tyka, czy Fuchcia prąd nie tyka. Fuchcia się po prostu już nie boi. Dokładnie. No. Jeszcze nie mówił, że mam cię na pletem nazwać bez kontekstu, także... To nie piszcie do niego. Ty już wiesz, do czego to jest refrens. Tym bardziej piszcie do niego. Ty już wiesz, do czego to jest refrens. Ja wiem, do czego to jest refrens, także żartowałem. Co my tu mamy? Co chcę... O, to, dobra, jeszcze jeden szybki newsik, korzystając z zamułki. Będzie, mamy to, kolaboracja Dead by Daylight i Five Nights at Freddy's. Mamy to. Ludzie błagali Jezu, o to... naprawdę? Tak, ludzie błagali o to od kilku lat i w końcu dochodzi to do skutku. Ale jakby to też było kwestią, myślę, czasu. Tak, dropnie chyba dopiero za rok, z tego co słyszałem. A zwiastun tak, jakiś, coś? Na Twitterze dropnęła właśnie grafika, że Dead by Daylight właśnie w kolaboracji z Five Nights at Freddy's. Też swoją drogą był o to paradoksalnie płacz. Bo jak ludzie usłyszeli właśnie, że FNAF ma jakąś kolaborację, to po prostu mówili: niech to będzie Fortnite, niech to będzie Fortnite. O Boże, nie. I o to jest płacz, że to nie jest Fortnite, tylko Dead by Daylight. Także no. Dużo nie wiadomo, poza tym, że to się ma wydarzyć i od razu już są spekulacje, czy chodzi o killera nowego, czy chodzi po prostu o kosmetyki, bo jeżeli same kosmetyki, to ludzie już mówią, że oby to był kurwa killer, bo gdyby był killer Springtrapa, to by było fajne. No a jeżeli, killer! No, killer. A jeżeli same kosmetyki, to womp womp. Bo były już takie kolaboracje DBD, że oni po prostu nowe kosmetiksy rzucili, więc mają nadzieję, że nie, że będzie killer Springtrap. Ale wydaje mi się, że już kolaborowanie właśnie z taką franczyzą, bo ludzie wyciągają poprzednie kolaboracje, gdzie to były, ja nie wiem, jakieś, już, ja aż tak się nie rozgadiam DBD, ale chyba z jakimś anime były kolaboracje czy coś. To, że ludzie właśnie pisali, dobra, ale to tylko kosmetyki były, no ale w tym wypadku to może być coś więcej niż kosmetyk, okej? Okay? To jest inna horrorowa franczyza, gdzie jest dosłownie killer, więc można by, jak najbardziej. I wydaje mi się, że raczej, że oni sami są świadomi tego, że w tą stronę chcą, że, chcą widzowie, znaczy widzowie, gracze, że gracze w tą stronę chcą kolaborację, także... No niby niepokój jest, ale z drugiej strony ja na zdrowy rozsądek uspokajam, zobaczymy jak wyjdzie. Dużo osób mnie namawiało do DBD, jeżeli wyjdzie ta kolaboracja, to będzie bardzo dobry argument, żebym zaczął. Dla ciebie na pewno. No. Kurwa, przez Dla mnie piła była dobrym argumentem, ale... Przez Springtrapem spierdalać, to by było co? Tak. Nie było to zbyt dobre, szczerze mówiąc. Może ja też nie jestem za bardzo targetem Dead by Daylight. Nie wiem. No ja aż tak też nie, ale właśnie takie kolabo to by mnie zachęciło. Spierdalanie przez Pink Trapem. No to widzę, tak.
Michael, don't leave me here. Wiesz, kto teraz spierdala i przed czym? No. Wersow przed komentarzami o swoich zębach. Że się ząbki częsą, mówisz? Stary, w sensie, nie wiem, tam się nie wiem, czy kojarzycie w ogóle, o co chodzi. Ja nie, ja kompletnie nie. Ja coś tam słyszałem, ale trochę mam to w chuju. Tak, każdy ma to w chuju, bo generalnie chodzi o to, że Wersow sobie zrobiła zęby. Mhm. I normalnie każdy miał to w chuju, by się po prostu ludzie wypowiedzieli, czy im się nie podoba, czy im się podoba i tak dalej. Tylko że w tym samym materiale, w którym Wersow mówi o tych zębach, mówi o tym, że teraz powraca do naturalności, że w końcu się sobie podoba. No i podkreśla to, że wraca do naturalności. Weronika, jakbyś chciała wrócić do naturalności, to trzeba byłoby się pozbyć paru rzeczy, wielu rzeczy, cofnąć też wiele rzeczy. Well, well, well. Naturalna, well, to byłaś well, przed well. Freezem i do tego raczej już nie wrócisz. To nie wciskaj tym dziewczynkom małym, że ty wracasz teraz do naturalności, no. Ale ludzie się strasznie zesrali, Boże, przecież ten jej odcinek tam ma 700 tysięcy wyświetleń i ma 75 tysięcy łapek w dół. O kurwa. No i mówi, że postawiła na naturalność, a zrobiła białe sztuczne zęby, nie? I jakby, kurwa, okej, rozumiem, to jest dziwne. Ktoś powie, że to jest zjebane, ale na taką skalę, żeby ludzie się aż tak zesrali, to się powiem, jeszcze bardziej zdziwiłem. Słuchaj, co wolisz? Amerykański internet, gdzie aktualnie co miesiąc padają psi fryzjer alegacje, czy polski internet, gdzie drama jest o ząbki Wersow? Wolę o ząbki Wersow na przykład niż drugą Pandorę, którą tam nam Boxdel zaczyna. Oh, Jesus Christ. Boxdel i Marcoń, bo Marcoń też miał wywiad z Kaniowskim, który się nazywał Pandora 2? Coś tam, kurwa, takiego było. I tam, że na Magikala coś ma, jakieś tam okropne rzeczy. Ta doczłapała się pijawa. Kaniowski, Marcoń. Nie, jest Mateusz Kaniowski, kanałek. Gdzie ten filmik, wywiad? Czy zmienił już tytuł? Dupie. Nie ma już, nie ma, zniknął. O, jest, 5 dni temu. Tym wywiadem otworzył puszkę Pandory 2 i wielokropek. Puszka Pandory 2! Sequel, kurwa. Brat naprawdę wrzucił to. No ale co? No było... Było po 40 tysięcy wyświetleń 13, to zrobiło 191. No to... No, pykło, nie? No pykło. Później no. Jest wywiad też 129 koła wyświetleń, znowu z Marconiem. Nathan zmasakrował twarz Magikala, 15 minut, nie oglądałem, nie wiem, nie interesowałem się. Jedyne co wiem w sprawie Magikala to sekret mnicha, kto ma wiedzieć, ten wie. O Jezu, weź, nie. Także tylko nie. Tyle wyłącznie wiem, także to jest właśnie tyle. Tyle. Ja widziałem jeszcze Tomasza Cika. No, więc jeśli chodzi o nagłaśnianie o sprawę Magikalu, no to jest to właśnie zajebiste dziennikarstwo, o które na pewno jakiś 13-letni Sigma właśnie wali konia Marconiowi. No, zajebista sprawa, super, wiem, że Daniel Maserek. Okej, w porządku. O Chiku słyszeliście? Tak, o tym było głośno. Ja nawet nie oglądałem tego materiału właśnie Bombla, ale słyszałem o tym. Wczoraj na szybko też mi streścili właśnie na Discordzie tego. Wiesz co, ja oglądałem i końcówka tego materiału jest ciężka. Ogląda się to po prostu ciężko, nie? To o czym się tam dokładnie mówi jest... Aż nie chce mi się jakoś specjalnie o tym gadać. Myślę, że jak nie wiecie o co chodzi, to możecie sprawdzić materiał Boxdela. A jak sami jesteście dosyć wrażliwi na takie tematy, no to w dużym skrócie mogę powiedzieć, że... Tomasz Cik? 14-latki, a nawet mniej. I tyle chce mi się mówić w ogóle na ten temat. Tak. No. Można tylko jeszcze dorzucić, że bardzo lubił takie a to osierocone, a to coś tam. Tak, trzeba było się zastanowić nad tym wcześniej,
Przecież wszyscy doskonale wiedzieli, że on wziął z domu dziecka dziewczynę, a później zrobił jej dziecko. No. Co? No, było to. Czarek nie wiedział. Czarek się dowiedział właśnie. Ja pierdolę, nie gadaj. I ktoś napisał w ogóle na Instagramie odpowiedź na relację dotyczącą Tomasza Chica. Bo pomontowaliście materiał i każdy wie, że Nadia okradła go z krypto. Nadia to jest ta jego była dziewczyna. Nadia okradła go z krypto itd. I musi odwrócić uwagę, więc manipuluje i kłamie. Oraz każdy wie, że mnóstwo dziewczyn za Chiciem latało, że nie mógł się opędzić. Same do niego się lepiły. No, wow. Same do niego się lepiły, a w tym materiale mowa jest nawet o 11-latce. Same się do niego lepiły. Wiesz co? Najbardziej do dorosłego chłopa same się lepiły 12-latki, 13-latki, 14-latki, 11-latki. Cholera jeszcze wie co, o czym możemy nie wiedzieć. Wiesz, najgłupsze w tym wszystkim kurwa, jest to, że nawet pomijam fakt, że takie osoby nie są decyzyjne w takich sprawach, że one nie mogą podejmować świadomej decyzji. Pomijam fakt, że w ogóle sugerowanie, że typiara w takim wieku może za nim latać, to jest obrzydliwe. Pomijam to wszystko. Załóżmy nawet, przenieśmy się w alternatywną rzeczywistość, że tak było. Nawet w tym uniwersum on nie ma kurwa własnego rozumu. No to nic naprawdę? Nie zmienia, to nic nie no? zmienia. On jest kurwa zupełnie dorosłym chłopem. No. A on się jeszcze a propos tych 14-latek, on na Instagramie tam się bronił tym, że kiedyś ten dozwolony, ten wiek zgody to było 14 i później to zmienili na 15. No fajnie, wybiela cię z jednej osoby, lecimy dalej. Kurwa. Ale to nadal, nie wiem kiedy, nie? No właśnie, to jest najgłupsze. W tych wszystkich obronach są takie nawet nie, że półargumenty, to są po prostu gówno argumenty, no nie? No to nie są półargumenty, no to tak jak to mówisz, jest, nie? Po raz kolejny, kurwa, Steve mówiący, a w Meksyku? A ty, kurwa, w Meksyku jesteś jeszcze w Polsce czy w UK, kurwa? No to zamknij mordę. Ale przy tym wszystkim wyszło na to, że Steve to był cienki bolek, nie? Tak. Można było to zrobić jeszcze gorzej. Jak się okazuje. No. Kurwie, ubanie urwie, ale... Ale trochę zabawne jest to, że Boxdel w tym wszystkim robi ten materiał, bo w ogóle Boxdel robi ten materiał, to jest też... Ciekawe. Ja wiem, że nie można porównywać jakby tego, co Boxdel miał za uszami do tego, co teraz Chic ma za uszami, nie? No. Chic, który do Hiszpanii prawdopodobnie chyba spierdala teraz. Dokładnie nie wiem. I co? I bardziej zastanawia mnie to, dlaczego Boxdel w tym filmie tak mocno chce przepchnąć tekst wiedziałem i powiedziałem. Mówi to kilka razy jak to mówi, za każdym razem to jest wrzucony napis taki dramatyczny, wiedziałem i powiedziałem. I jeszcze nawet, kurwa, na sam koniec materiału Boxdel mówi, że można przesyłać do niego jakiekolwiek informacje w takich sprawach, a mail do tego nazywa się wiem i powiem. No fajnie, to dobrze, że wiesz, ale nie powiesz. I wiesz co, gdyby nie to podkreślanie tego, to chamskie podkreślanie tego wiedziałem i powiedziałem, mail wiem i powiem, gdyby nie to, to chyba nawet w głowie bym nie miał tego, że Boxdel perfidnie jakby stara się trochę odciąć kupon na tym. Tak. Jakby zajebiście, że na początku materiału wspomniał o tym, że sprawa trafiła do odpowiednich organów, to jest jeden. Dwa, zajebiście, że o tym powiedział głośno, bo takie rzeczy trzeba ukracać i między innymi też po to, żeby później Tomasz Chic na przykład w takim Prime MMA się znowu nie pojawiał, nie? No tak, właśnie. Ale kurwa, ten na miniaturce ten napis groził mi, bo zrobiłem to śledztwo. Skąd się znam ten wątek? Ty, no nie wiem, jak tam Boxdel twoje zrogowaciałe 20 milionów na zemstę. Czy tam ile, nieważne. Ruch jest tą pandorką, pośmie na lewy, kurwa.
O Jezus. Ale są tak dramatyczne te karty z tym napisem wiedziałem i powiedziałem, naprawdę. Wiesz co jest najzabawniejsze? To... A, przepraszam, mail nazywa się wiesz to powiedz, o. Wiesz co, to jest trochę... inaczej, Bumble, ja ci to wytłumaczę na spokojnie. Wiesz, to jest co innego, kiedy mowa o tym, że wiedziałem i powiedziałem i chodzi o gościa, do którego dosłownie musiałeś się dowiedzieć, a co innego, kiedy to twój znajomy. Just say. Jest subtelna różnica. Ja też teraz mogę siedzieć na tym podcaście i mówić wiedziałem i powiedziałem. Dowiedziałem się 2 dni temu od Piotrka na podcaście, kurwa. Ale wiedziałem, to powiedziałem. Czemu Minik za to konia nie wali? Hej, halo. Ale no jest Bumble teraz, wiesz. W rankingu podskoczył. No. Także dobrze, że jeżeli wyniknie z tego śledztwo i coś się przyczyni Bumble, ale patrzę na ciebie i oj, Boxdel. A i ty, skubaniutki, okrąglutki, ty. O. Szkoda tylko, że później ten pojawiło się jeszcze coś innego a propos Boxdela. Ciekawego. W sensie cholera wie, czy to jest w ogóle legitne. Ale ta jego była, ta Magda, wstawiła na swoje Instastory, wstawiła tam screena rozmowy z Boxdelem, jak on do niej pisze: wyruchałbym cię po tych TikTokach, do jebana. Zostawiłbym z tobą dziecko. Wiesz, co jest najlepsze? I wiesz, co jest najlepsze, że przed tym nic nie napisał, tylko wcześniej było, jak on wcześniej napisał Ez, cisza. Wyruchałbym cię po tych TikTokach. Sipa. Zajebista. Jeszcze bardzo mi się podoba w ogóle, że na tym screenie widać, że ona zalajkowała serduszkiem tą wiadomość do jebana. Znaczy, jest też taka opcja, że samemu można sobie dać lajka pod tym, nie? No tak, ale... Ej, daj ty kurwa. Piszesz do randomowej typiary na Facebooku, piszesz, ale fajna, ale bym cimcirimcim i sam sobie dajesz lajka. Sizma. Potem ona pisze, no to co, ustawimy się? Co? Nie, już zwaliłem koniecz i przeszło, weź spierdal. Doszedłem do nie, tego, tak, jaki zajebisty tekst ci rzuciłem. Nie, stary, tak wiesz, tak, ale zajebista po tych TikTokach, ale bym cię ruchał. I tak wiesz, godzinę później, to co, widzimy się, on, nie, zwaliłem kolę, wypierdalaj, kurwa, wyczyściłem swoją głowę, już, idź stąd, ten... kurwa, a po, jego... tak jeden. A po jego stronie to wygląda tak, ale zajebisty tekst zajeba, nie no, muszę sobie sam lajka dać, kurwa, ale ja bym na ten tekst poleciał, w sumie mogę w tym momencie, mija godzina, a idź tu, szloro, znam cię. To ty masz twarz zamiast dupy? Ultimate Remaster. You've got to be raising me. Nie, ale... Znaczy... Kurwa, najlepsze jest to, że za każdym razem, jak widzisz coś, co wychodzi na Boxdela, mówisz to, nie no, zjeb. Jakby, to jest wszystko, co możesz powiedzieć, no jakby, no zjeb, kurwa. Tak. I potem on nagrywa, widzicie, bo ten, takie shut the fuck up zjebie, kurwa, co ty w ogóle, Jesus Christ. Tak, powiem ci, że koniec końców nie robiłem już tylko dlatego, że już i tak dostałem szybki taki, wiesz, szybkie podsumowanie tego filmiku, ale powiem ci, że najbardziej się wzdrygałem tylko pod tym względem, że o mój Boże, jeżeli to będą throwbacki do Pandorki, że patrzcie, to miałem takie, ja tego nie zniesę. Niech cała Polska będzie czekać na materiał Konopa, kurwa. Nowe rzeczy na Tomasa Cika. Do kogo jeszcze wysłał? No. Ty ja. Powiem ci, że samo istnienie Cika jest dla mnie takie trochę paradoksalne, wiesz, bo ja go... Najgłupsze w tym wszystkim jest to, że jak ktoś mi mówił tą ksywę, to ja wiedziałem, o kogo chodzi, ale ja ni cholery nie byłem w stanie wytłumaczyć, bo jedyne, co mi się z nim kojarzy, to jedno jebane zdjęcie Cika, które ten Krym wrzucał na zakapiorki cały czas, jak trzyma 20 euro w łapie. I to jest jedyne, co go kojarzyłem. I jakbym ludziom mówił, a znam tego gościa, to jest ten, co trzyma 20 euro w łapie, to ludzie by się dali, co, że ty pierdoli?
Wiesz co, to jest dla mnie bardzo, to jest bardzo dla mnie przykre, ponieważ ja bardzo lubiłem Lampa jak chuj, Lampa jak skurwysyn, ale paruwa co? I teraz ten tekst zgnił. Ten tekst kurwa zgnił. Teraz jest Edpu jak chuj, Edpu jak skurwysyn, nie? Ale Edpu co? Ale słoneczna ta Bydgoszcz, nie? Lampa jak chuj. Bez kicu, słoneczna Bydgoszcz. Wbijają do Cika, witamy w słonecznej Bydgoszczy, mówi Lampa jak chuj, nie? Nie, on z Torunia jest, nie? Jezu, nie mam pojęcia. Ja go kurwa ostatnio widziałem w Warszawie. Ja nie mam pojęcia, ja się nie znam. Niestety. Ale jebany witamy debil. W słonecznej Warszawie, a tam lampa jak chuj, nie? A to jest bu, no, bez kicu, gorąco. No, lampa ja go tylko kurwa kojarzyłem z tego jabra, nie kupujcie tego jabra, chuj ci wiadra. I tyle kurwa... Kojarzyłem tego typa. Nie miałem pojęcia, kurwa, kto to jest. Nie, jak już lampa się pojawiła, to już go przypiąłem do jakiegoś mema, co był popularny, no nie? Ale tak to przez dobry rok ja go kojarzyłem tylko jako tego typa, co Krym wysyła jego zdjęcie na zakapiorki w kółko, jak trzyma 20 euro, no nie? I Krym po prostu to podpisał jakoś śmiesznie, że masz, kurwisz się, że coś ten desy? Nic poza tym. Jesus. To była taka anomalia, że dowiedziałeś się, że chłop jest memem, po czym od razu o. O, okej, okay. No nieważne, I guess. Nie wiem, kurwa, nikt ważny tak naprawdę. A propos takich tematów, ludzie dalej robią kurwa livestreamy i udają, że Stew siedzi kurwa i robi livestreamy na TikToku. Tym razem jest 10 czapeczek opowiadam o więzieniu. Dziękujemy naszym widzom za nadesłanie nam tego tematu. Nie no, pojebane. No to było, o, tutaj właśnie tematy na odcinek. No, jak chcecie nam podrzucić jakieś zabawne newsiki, to mamy od tego odpowiedni te... O kurwa, bym zapomniał o tym, o chuj. Jezu, jak dobrze, że tu spojrzałem. Ja pierdolę, nie no, mi by było wstyd, jakbym zapomniał o tym powiedzieć. Ale dobra, wstyd jak chuj. No, ale ten, ale no, w każdym razie ludzie właśnie... Ludzie dalej to kurwa robią. Rzucają kurwa te. Ja to... Teraz to, wiesz co? Bo ja tak siedziałem i dużo mówiłem. Kurwa, powinienem wrócić do tych live'ów na TikToku, no nie? Granie w gierki, spoko sprawa, no nie? Zwłaszcza, że wiesz, że mam Backshot Roulette, a to jest dość klikalna gierka na tych live'ach, no nie? Mógłbym sobie pograć. Ale jak ja potem patrzę, że z perspektywy osoby trzeciej ktoś scrolluje te live'y, siedzi sobie jak ja gram, kończy się mój live, po czym wyskakuje mu kurwa Stew z napisem 10 czapeczek opowiadam o więzieniu, to mi się odechciewa. No. A to, o czym bym prawie zapomniał, mamy już skład Młodych Wilków. I proszę państwa, z Erykiem Moczko trafiłem w dziesiątkę. No kurwa, ciężko było tego nie przewidzieć akurat. Jestem wkurwiony i rozbawiony jednocześnie, że nie ma Nikosia, bo z jednej strony mam bekę, że nawet Młode Wilki uznały, że tego już za wiele, ale z drugiej strony jestem zażenowany, bo byłem w stanie postawić wszystkie pieniądze na to, że będzie tam Nikoś i teraz to jest dziwne uczucie, wiesz? Jestem naprawdę jednocześnie kurwa rozgoryczony i rozbawiony. Ale tak, pełny skład kolejnej edycji Młodych Wilków, 9, o właśnie. Sharan, René, 27 Fuck Demons, Ine. To jest ciekawostka, ten Spider-Man, co pokazywałem, to mi właśnie Ine zdzierała. Taka ciekawostka. Bango Balenci, Noah, Eryk Moczko, Sticker, Ozzy Baby i BSK. I to jest właśnie cały skład Młodych Wilków. Powiem tak, nie mam tu jakiegoś takiego gracza, że patrzę i myślę, że w chuj zajebiście, ale uwielbiam twórczość i w ogóle, ale powiem w ten sposób. Współczuję Maxiowi i Ines, wiesz? Czemu? No bo to są, w sensie słyszałem jeszcze dobre opinie o paru innych, ale ja się nie wypowiem, więc dla mnie to jest wszystko zlepianka na zasadzie Ines, Maxio,
paru gości, co nie kojarzę i jebane zjeb. Ja po prostu myślę o tym i o mój Boże, co oni wam zrobili? Jeszcze przeglądałem tak trochę te wstępne wywiadziki, bo wstępne wywiadziki były w formie wideo na Instagramie oczywiście. Wszystko teraz medialnie musi być. Słuchaj, jest tak medialnie na temat popkillerów, że jak ujawniali po kolei tych młodych wilków, to nawet nie update'owali kurwa strony swojej oficjalnej na popkillerach, ale na Instagramie to non-stop kurwa coś latało, no nie? Full profeska. W każdym razie do czego zmierzam? Oglądam sobie tą krótką wstawkę, jak właśnie Maxio 27 Fuck Demons się przedstawia i mam takie... Mój Boże, chłopie, co oni ci zrobili? Na chuj oni cię tam wsadzają? Co swoją drogą... Jezu, ja już się przestraszyłem, że był Edzio, a to 3 lata temu. Nie, to wcześniej. No. Ale ten, ale no... No powiem ci, że... Nie, bo to jest tak... Jeśli chodzi o 27... Fuck Demons, ja nie wiem, czy to się jakoś skraca, Alek zawsze mówi Maxio, więc pozwólcie mi, że będę mówił Maxio. Za każdym razem, jak ten, jak ktoś mi polecał właśnie muzykę Maxia, to miałem na zasadzie, okej, tekstowo, dla mnie w porzo, aczkolwiek mi to nie wchodzi po prostu, wiesz, to po prostu mi nie siada. Jest taka kwestia już subiektywna, że okej, to jest spoko, ja widzę, jak to może tobie działać, ale mi to po prostu nie siada, ale doceniam, no nie? To jest na takiej zasadzie. Z Ines to jest tak, że też jest spoko, ale nie mój vibe, po prostu, no nie? Na takiej zasadzie. Nie, że mówię, że są, że są jacyś gorsi czy cokolwiek, po prostu mi nie podchodzą, ale jak najbardziej doceniam, no nie? Jak ja patrzę, że tam kurwa Ozzy Baby siedzi. Ozzy Baby. Nie kojarzycie na pewno, o kim mowa, więc ja wam powiem tyle. Weźcie Ita. A to ona, dobra, tak, faktycznie, no to ta. Weźcie Ita i Id w domu. To jest Ozzy. Eryk Moczko, nikomu nie muszę przedstawiać. Nie pamiętam, który koleś, ale który koleś dosłownie się przyznał, że zadebiutował w SB. Także, no fajnie, rok temu. Jeszcze dodatkowo oczywiście to, z czego się nabijałem już wcześniej. Maxio rychło w czas, po tylu latach, kurwa, zapraszać. No ale w porze, dobrze, może dobrze dla niego, zobaczymy. Mam nadzieję, że o dla Jezu, niego. O Jezu, ten Ozzy Baby, jak on wygląda, człowieku. Co najlepsze, patrząc na niego, nichu, ja się nie spodziewasz, jak on może brzmieć. Jaki Maxio? Który to Maxio? 27 Fuck Demons. A. Okej, okay, dobra. Właśnie dlatego skracam do Maxio. Bo on Max ma na imię, nie? A. Młody. No. Młody wilk. Mario. Eryk Moczko, 02. Z kim ty jesteś, człowieku? I just got here. Ozzy Baby Teresin, kurwa, nie. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że... poszło jakiś tam, nie wiem, artykuł czy coś, ale w każdym razie wiemy to od Konona, że były rozmowy, żeby nie tylko Eryk Moczko przyszedł, ale też ten drugi, kurwa, Maciek Ubrania. Ten drugi, kurwa, a ja zawsze odjebany, zawsze mam many. Były rozmowy o tym, żeby ich wziąć w duecie, rozumiesz, kurwa? I ja nie wiem, kto się nie zgodził na to, ale jestem szczęśliwy, że chociaż ale te ostatnie... Ale chwała tobie, kurwa. Ale cieszę się, że chociaż te ostatnie dwie szare komórki działają w twojej głowie. Na Moczko się zgodziłeś, ale pomyślałeś, nie, ale drugi z tych zjebów, nie, no bez przesady. Nie, no jeszcze, ja pierdolę, Maciek i Ubrania, weź, kurwa, odwieź na kołek ten mikrofon i nie wkurwiaj ludzi. Także no, to może być śmieszna edycja, not gonna lie. Momentalnie, ale już jest śmieszna. Momentalnie śmiech przez łzy. Ines możesz kojarzyć z tego, że ona ten z Dope House'u jest, nie? Tam gdzie Gibbs wydaje. Między innymi, więc. Nie kojarzę, ja ją kojarzę tylko jak robiła dziary. No ja ją kojarzę z tego, że mi zrobiła dziarę. Pamiętam, że jak byłem tam, to mi mówiła, w sensie mi mówiła, drugiemu gościowi w tym studiu, pokazywała na mnie i do tego gościa, ty no popatrz, no wygląda jak mój brat, a ja tak patrzę, ło. Ej, czekajcie. Dawaj,
Tomek Fornal, dawać kurwa, napierdalamy się z nimi. O, nie było słychać, ale to usłyszymy na odcinku już, I guess. Tak. No, przecież Tomek był nawet u Roya jakiś czas temu. Tam u tych, Jezu, natarczywych, jak dobrze pamiętam. Kto? Ten Fornal. Jezu, kurwa, wyłączyłem się na chwilę, usłyszałem Tomek, pomyślałem coś innego, wiesz? Działowy? Nie, Cheek. O nie. I, kurwa, Tomek dostałem mindfucka, mówię, to właśnie, kurwa, próbowałem to przetworzyć, tak, nie? Tak, w Młodych Wilkach, Tomek Cheek. Młodych Wilkach. No nie, że w Młodych Wilkach, ale usłyszałem Tomek, dobra, spierdalaj, si, kurwa, pizdę. Dobra, przejdźmy może do działowego, chcesz? Tak, Piotrek. Mamy już zastępstwo za Heizera, I guess, tak? Tak, mamy zastępstwo za Heizera. Bestie z Tokio. Mamy, jest Gonciu. W sensie, patrząc na to, jak ostatnio się Gonciarz prowadził, to było dosyć oczywiste, że oni pójdą w tym kierunku. Ta, to że on pójdzie w tym kierunku. Prędzej czy później to było wiadome, nie? No. Po prostu zastanawiam się tylko nad kwestią tego, jak się tam chłop odnajdzie na konferencji, nie? No, może być tak ciekawie. Jak w programie Zero. Może być ciekawie. Kanale sportowym. Wtedy jeszcze sportowym. A, to jeden chuj. Tam był Stanowski, to jest najważniejsze. Tam był Stanowski, tu jest Stanowski, Stanowski tu, Stanowski tam, Stanowski research zrobi nam. Nie, w Częstochowie go nie było, ale był w programie, znaczy, nie, przeglądzie sportowym. Skurewka, no. O, Cisza Podcast, czyli chyba znak, że trzeba kończyć. Jakie kończyć? Jakie kończyć, kurwa? No, o czym chcesz z nimi jeszcze więcej gadać? A no to, co nam sam na konfę wysyłałeś. Alzheimeryku jeden. Ja nie pamiętam, ja chcę kończyć. Bo ruszyliśmy Kagoncia, a Kagoncią poinformował na Insta Story. Kończasz. Gonciu też był taki na speedrunie, bo co więcej powiesz, no Gonciu prąciu będzie się bić, no. Gonciu prąciu, dokładnie. Ale skoro Gonciu prąciu, to Gonciu prąciu też wspomniał. Pragnę poinformować, że Daria D. uzyskała oficjalnie status osoby oskarżonej. Jeszcze to chciałem dorzucić, ty łasa kurwo. Ja chciałem dorzucić tylko pewną reklamę Biedronki, w której krowa jest pomalowana na barwy Lidla i brzmi ona tak. Oto krowa, która dużo ryczy, ale mało mleka daje. To zupełnie jak sieć dyskontów, która twierdzi, że prowadzi mecz na boisku niskich cen. 8-1 A jednocześnie po cichu podnosi ceny. Oto wybrane produkty ze styczniowego koszyka Faktu przy stanie 1-0. Okazuje się, że im bardziej podnosi ceny, tym więcej punktów sobie przyznaje. Zagrywka z piątej ligi. Unikaj przepłacania. Sprawdzaj ceny na mumumucenowyalert.pl. Kurwa, jakie to jest głupie. Lidl nie pozostaje obojętny, ponieważ dokonuje transferu roku, a polega on na tym, że była sobie kiedyś taka pani, ona bardzo popularna była, w sumie nadal jest, wybiła się na kontencie parodiowania pracownicy Biedronki i teraz Lidl ją zgarnął do wszelkich ruchów social media, nie? Żeby tam im content robiła. Także war. 700 IQ. War never changes. Także nasza wielka wojna korporacji nadal ma się dobrze. Arasaka nie ustępuje. Arasaka. Wsadź sobie skaner cen do buzi i pociągnij za spust. A ja też widziałem, kurwa, był jakiś tam właśnie TikTok o tym, że coś tam, jakiś chłop w koszulce Lidla mówi, ale u nas są przynajmniej czyste alejki, spierdalaj, kiedy, w którym Lidlu niby, to, że kurwa w Biedronkach ogólnie jest więcej syfu, to nie znaczy, że w Lidlu nie ma syfu. Kurwa. A
On coś o tym wie. Nie zadzieraj się. Pierdolona Lidlosaka. Nie zadzieraj z Piotrulą. To jest the beściak. Ty, wchodzę tam jeszcze czasami do tego swojego starego Lidla i z nimi gadam, nie? Mhm. I oni mówią, że nas jest po 4 osoby na zmianie. Mówię, aha, okej. Okay. To się tam bafta, nie? Bo się okazuje, że jeszcze w ogóle KS, kierownik sprzedaży, mówi, że to wystarczająco. Krzysztof Stanowski, KS? Tak. Kanał Zero. Że to wystarczająco jest. Że nie potrzeba więcej, że po prostu ludzie pracują chujowo i muszą pracować ciężej. Jej! Powiem ci, że jeżeli losowa osoba z managementu Biedronki znajdzie twój kanał na YouTubie, to może być śmiesznie. Bez kitu. Odważny były pracownik. Obnaża prawdę. Kurwa, prawdę. Dobra, panowie. Ja już powoli... Dobra. Prawdę o nich też mogę obnażyć, jak chcą. Pójdę tam popracować miesiąc i tyle. Jak Mr. Beast miał te challenge, spędziłem miesiąc na tratwie, to Piątek będzie miał, spędziłem miesiąc w Biedronce. A żebyś wiedział, kurwa, żebyś wiedział. No i wyforsowałeś moją rękę, kurwa, Czarek, no bo miałem powiedzieć o tym dumie, ale no to, ale to i tak szybko polecimy, bo to nie ma dużo sensu o tym gadać. Potwierdzili casting w MCU dla doktora Dooma. I jest to... werbelek. No ale ty, taki werbelek, że już dawno wszyscy o tym wiedzą, jak my, nie dość, że jak nagrywamy ten odcinek, to jeszcze jak go wrzucimy. Poczekaj, bo mam jeszcze newsa od Kamila, ale w każdym razie werbelek, dobra, bez zaskoczenia. Robert Downey Jr. Ja tylko chciałem dorzucić, bo to... Nie wiem, na ile jest legit, na ile jest nielegit. Piotruś, jakbyś mógł minutkę zaznaczyć. Kamil podesłał mi coś takiego. Także ten, no. Tia. The Russo Brothers sent me a packet. Co? Aha. Więc oczywiście... Wiesz co? BBAP, zarząd, nie potwierdzamy autentyczności, ale te. Dobra, wiesz co, ale nawet, kurwa, jak ktoś mi chce tłumaczyć, to na bazie komiksów, bo w komiksach Doktor Doom, Iron Man, coś tam, bla, 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 kurwa, dobra, mam to w dupie, naprawdę, w sensie, oni mogą chcieć to zaadresować dobrze, ale nic nie zmieni tego, że branie Roberta Downey Jr. to jest po prostu akt desperacji ze strony Disneya. Tak, tak, i do tego to się wszystko sprowadza. Zwłaszcza, że wiesz, ludzie od chuja czasu czekali. Już jak było wiadome, że Fantastyczna Czwórka ma wejść w MCU, to ludzie się nawet nie skupiali na tej jebanej Fantastycznej Czwórce. To po prostu chodziło o to, że Doom będzie, kurwa, w uniwersum. A jeżeli my dostaniemy teraz po prostu złego Ironmana przerobionego na Dooma z jednej tam kontynuacji, czy tam dwóch, no to no... Jak to zwykle mówić, bez masełka prosto w dupkę, tak pff, o, tak o, się poczułem. Tak wyruchany, tak o. To jak wtedy, kiedy, kurwa... Jeszcze przede wszystkim to oni muszą posprzątać bug do Pukangu. No. I coś z tym faktem zrobić, no bo mamy Lokiego, mamy no. Ant-Mana. Więc po prostu, do czego zmierzam? To, że jeżeli będzie to kolejna sytuacja a la Multiverse of Madness, że o, patrzcie, Illuminati, o, patrzcie, Reed Richards, najmądrzejszy człowiek na świecie, to poleje się krew. Just saying. Jeżeli to ma być cameo for cameo's sake, poleje się krew. Co, całe Secret Wars? I ta. Ten Doomsday? Tak, i że cały Secret Wars to tak naprawdę zły Iron Man, który... takim przypadkiem się złożyło, że w multiversum akurat jest Wiktorem Von Doomem. To ja. Fajnie. Avengersi bez Iron Mana? Pojebało cię? Ale on umarł. Pojebało cię? Odpowiedz na pytanie, pojebało cię czy nie? Kolejny dzień, kolejne marzenia.
Wiesz co, ja dam w dupie. Jakby kurwa, ja będę mieć 26 i 27 lat po kolei, to jak będą wychodzić te filmy. Do tego czasu zapomnę. Marvela i tak już na tyle mam w dupie, że widziałem Deadpoola i Wolverina i po tym, co, na co ja czekam. Są filmy, na które się wybiorę, jak dropną, ale nie ma filmów, na które ja czekam. No. Ale to nie dlatego, że te filmy nie są interesujące, bo na przykład Fantastyczna Czwórka jest w centrum mojego zainteresowania, Blade również na pewno, ale straciłem już zapał. Tak. Oni muszą teraz naprawdę... Szkoda po prostu energii na tego, na te MCU. Tak, oni musieliby teraz naprawdę dobrego backflipa zajebać, żeby to wszystko odwrócić. Bo już nawet jak nie było problemów właśnie z tym, jaką miał, z Majorsem, nie? Jak jeszcze nie było problemów, to już wtedy było łąki. Ale Majorsa zahaczyli w ogóle, nie? I się go tam wypytywali, czy widział tam, że Roberta Downey Jr. wzięli, żeby grał Dooma, czy nie jest mu przykro. I jeszcze go tam maglowali, czy nie jest mu przykro, że... na przykład tacy, że Robert Downey Jr. to też miał skandal za skandalem przed Iron Manem, że Ezra Miller też dostał drugą szansę, a jego wyrzucili na śmietnik i on idzie w tym kapturku taki smutny, coś tam pierdzi pod nosem. My naprawdę musimy zacząć studiować zdolność tego, jak kurwa dziennikarze i paparazzi są w stanie zadać ci najgorsze możliwe pytanie, ty jeszcze musisz kurwa z twarzą po tym wyjść. To jest to wtedy, no jak... No co, nieprawda? Prawda generalnie, nie? No tak, no prawda, ale to, nie wiem, po prostu ja mam vibe tego samego, jak Kanye wtedy odjebał z Taylor i... Patrz, kto miał wtedy rację? Kto miał wtedy, kurwa, rację? Wszyscy, kurwa, mają przeprosić Kanye, może wtedy jest mądrzej. Ale patrz, wtedy jak była ta sytuacja z Kanye i go ciągną po tych wywiadach i pytają, wiesz, i wiesz, i on opowiada, to wszystko przez to, sorry, bo miałem taki epizod po prostu, bo ja nie wiem, co się dzieje, moja mama zmarła, a oni, jak gdyby nigdy nic. No, i co by powiedziała, jakby to zobaczyła? Ja pierdolę! To jest znowu to samo. No, panie Majors, jak to jest, że Ezra Miller to, kurwa, jebał szczeniaczki i mu pozwalają grać Flasha, a pana wyjebali? No. A tylko patrzy i... miało... i ucieka. Stary dosłownie. A jeszcze bardzo chciałem zahaczyć, bo jedną rzecz chciałem wspomnieć. Jeżeli film, w którym ma się pojawić ten... Victor Von Doom... teraz nawet nie wiadomo, czy po prostu nie Tony Stark, ale wyjebane. W każdym razie, film, w którym pojawia się Doom, nie zacznie się od openingu, w którym będzie leciał MF Doom, preferably dla mnie all caps, to dla mnie to jest kolejny fuck up ze strony MCU. I jeżeli na intro nie będzie MF Dooma, to ja wychodzę z kina. Just saying. Zapamiętam i cię o to zapytam. MF Doom. Kiedy będzie trzeba. Rap snitches. Teleno the business. Nie, dla mnie to jest lazy w chuj. No. Nie wiem, ja rozumiem, że są osoby, które są zachwycone na takiej zasadzie, że wyobraźcie sobie, jak Peter Parker spotka Dooma i powie Tony, a Doom powie, kto to Tony? Zabijecie! Tony? Jaki Tony? Co ma w domu kurwiszony i wypierdala mu pompę? Tony? Tony? Jaki Tony? Co ma w dupie korniszony? Ja pierdolę, zaczyna się. To nara, to cześć. Dobra, panowie, mamy coś jeszcze do obgadania? Ja muszę trochę lecieć. No ja nie mam, no co, no Taylor Swift była ja bym skończył na twoim, no cześć. Wiesz co, ja mam dobrą sentencję na sam koniec. Bo Taylor Swift była w Polsce, no nie? Jeżeli jakimś cudem, po tych wszystkich odcinkach, po których nabijaliśmy się z Taylor Swift, jest tu jakaś Swifties z nami i dotrwała do tego momentu w odcinku, to proszę mi po prostu zweryfikować, bo ja widziałem takie nagranie, jak Taylor Swift coś bardzo dziwnego krzyknęła właśnie ten na koncercie i po prostu, droga Swiftie, jeżeli tu jesteś, powiedz mi, czy to jest prawda, że Taylor Swift krzyknęła na koncercie rozwiązać parlament, kurwa!